Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło powitać Państwa na trzecim forum Państwowej Służby Geologicznej poświęconym potencjałowi i perspektywom wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Od ostatniego forum upłynęły zaledwie 3 tygodnie. Przypomnę, że ideą tych cyklicznych spotkań jest przedstawienie naszych zadań i podzielenie się z Państwem wynikami prac realizowanych w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej. Organizacja forum jest ujęta w jednym z zadań służby i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym przede wszystkim powitać pana doktora Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, głównego geologa kraju, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, który jest dzisiaj z nami w naszym studio. Panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Serdecznie witam także pana Artura Michalskiego, zastępcę prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym łączymy się dzisiaj online. Miło mi też powitać kierownictwo Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego w osobie pana doktora inżyniera Mateusza Damrata, dyrektora Instytutu. Panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco witam uczestników naszego forum. Przedstawicieli starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ciepłowni geotermalnych, przedsiębiorstw geologicznych, a także wyższych uczelni i instytutów naukowych. Udział w dzisiejszym forum zadeklarowało ponad 300 osób ze wszystkich województw kraju. Dziękujemy za tak liczny odzew. Proszę Państwa, przedstawię teraz krótko plan dnia. Program podzielony jest na 3 bloki. Pierwszy to wystąpienie naszych dostojnych gości, pana ministra Piotra Dziadzio oraz pana prezesa Artura Michalskiego. Druga część spotkania to prelekcje naszych ekspertów od geotermii klasycznej i od geotermii niskotemperaturowej. Natomiast trzecia część będzie przeznaczona na odpowiedzi na pytania, które Państwo mogą zadawać już teraz. Zachęcamy do tego. W dolnej części ekranu znajduje się formularz, poprzez który można przesyłać te pytania do nas. Zadawaniu pytań służy także umieszczony w prawym górnym rogu przycisk Zadaj pytanie. W czasie naszego spotkania przewidujemy również dwie przerwy. Pierwsza, 10-minutowa, będzie miała miejsce po bloku tematycznym dotyczącym geotermii klasycznej. I kolejna przerwa, 15-minutowa, poprzedzi część zaplanowaną na odpowiedzi, które będziecie Państwo w trakcie spotkania zadawać. Szanowni Państwo, a zatem zaczynamy. Bardzo proszę o zabranie głosu doktora inżyniera Mateusza Damrata, dyrektora naszego instytutu. Panie dyrektorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich uczestników kolejnego już forum Państwowej Służby Geologicznej. Bardzo się cieszę, że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na nasze zaproszenie. Prace prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w zakresie geotermii wpisują się w założenia strategii rządowej na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. Sprzyjamy jednocześnie wykorzystaniu potencjału surowcowego wód termalnych i leczniczych jako stymulatora rozwoju gospodarczego i wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. Od lat Instytut gromadzi informacje o obiektach hydrogeologicznych zlokalizowanych na obszarze kraju. Między innymi o otworach eksploatacyjnych, badawczych i obserwacyjnych ujmujących wody lecznicze, termalne i solanki. Jest to wiedza, bez której niemożliwe byłoby zwiększenie wykorzystania potencjału geotermalnego Polski. To informacje z naszych baz danych są podstawą do rozpoczęcia przedsięwzięć geotermalnych. Sięganie do tych informacji to najlepszy sposób na skuteczne ograniczenie ryzyka geologicznego w początkowej fazie projektu. W oparciu o opracowane metodyki oceny opłacalności eksploatacji wód termalnych możemy wytypować lokalizacje, w których budowa ciepłowni geotermalnych wraz z wykorzystaniem kaskadowym przyniesie najlepsze korzyści finansowe i ekologiczne. Z kolei z odpowiedzi na obserwowany w ostatnich latach w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach Europy, stały wzrost rynku gruntowych pomp ciepła prowadzimy pracę nad sporządzeniem map potencjału geotermii niskotemperaturowej i uwarunkowań środowiskowych dla tych inwestycji. Wiemy, że mapy te są oczekiwanym źródłem informacji dla projektantów i instalatorów tego źródła energii. Nasi eksperci mają duże doświadczenie w realizacji zadań z zakresu geotermii. Mamy nadzieję, że przedstawione dzisiaj przez nas rekomendacje i zagadnienia będą dla Państwa interesujące, pomocne oraz przyczynią się do zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Życzę udanego spotkania i jednocześnie chciałem poprosić
pana ministra Piotra Dziadzio, głównego geologa kraju, o przedstawienie mapy drogowej rozwoju geotermii z perspektywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zapraszam, panie ministrze. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym trzecim forum Państwowej Służby Geologicznej. Chciałem państwu przedstawić na poziomie punkt patrzenia na rozwój geotermii, która jest objęta całościową koncepcją jej wykorzystania i opracowaną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Szanowni państwo, ta strategia, o której chciałem państwu opowiedzieć w tej chwili, odnosi się troszeczkę do strategii, jaka też jest wypracowywana dla Państwowego Instytutu Geologicznego. W tej strategii, która dotyczy zmiany perspektywy patrzenia na służbę geologiczną i będzie dotyczyła trzech głównych filarów działalności Państwowej Służby Geologicznej, która wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju opracowaną w polityce energetycznej państwa, jak i również polityce surowcowej państwa, która jest na etapie końcowym. Trzy filary, które stanowią podstawę do rozwoju i funkcjonowania Państwowego Instytutu Geologicznego, dotyczą trzech najważniejszych obszarów dla naszego kraju. Obszaru energii, obszaru surowców i obszarów środowiska. W tych trzech filarach ujęte zostały dwa istotne elementy, których wspierała będzie rozwój Państwowa Służba Geologiczna, a zatem Państwowy Instytut Geologiczny. Te trzy filary spójnie definiują nam zakres poszukiwania i wsparcia rozwoju źródeł energii geotermalnej, o czym we wprowadzeniu już powiedział pan dyrektor, jak i również drugi obszar, zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, ich rozpoznawanie, bilansowanie, jak i pełna ochrona tych zasobów, zarówno powierzchniowych, tych pitnych, jak i tych wód podziemnych. Szanowni państwo, to są te filary, na których opieramy koncepcję rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego, ale również te filary będą wpisywały się w rozwój geotermii. Geotermii, która jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska potraktowana bardzo całościowo. Można by było rzec, że w takim ujęciu holistycznym. Szanowni państwo, ta 11-punktowa mapa rozwoju, o której państwu za chwileczkę powiem, uwzględnia zarówno potencjał tej bardzo płytkiej, czyli przypowierzchniowej części skorupy ziemskiej, uwzględnia również potencjał wód nisko, średnio i wysokotemperaturowych. Taki podział ja za chwileczkę uzasadnię w dalszej części mojego wystąpienia. W tym również ciepła suchych skał, o których też powinniśmy mówić, natomiast to jest dosyć jeszcze z mojego punktu widzenia odległa perspektywa i kosztowna perspektywa, jak i również nowe obszary w zakresie magazynowania energii i końcowy, najważniejszy element, czyli pewnej mitygacji ryzyk związanych z prowadzeniem prac poszukiwawczych, prac udostępniających wody termalne, ale również i zmian związanych z legislacją i zmian związanych z edukacją, czyli tymi dwoma istotnymi elementami, które muszą współdziałać, ażeby ten system rozwoju geotermii polskiej, tej szeroko rozumianej geotermii w Polsce był właściwie zrealizowany. Ta mapa drogowa opiera się na trzech podstawowych filarach również. Na badaniach, na wykonywaniu realizacji instalacji pilotażowych, jak i też na wdrożeniach. Mapa drogowa opiera się na lata 2000, jest przewidziana, rozpisana na lata 2021-2040, z tym, że
docelowo również zakładamy, uwzględniamy tutaj rozwój geotermii polskiej w latach 2041-50, czyli podobnie jak przygotowana jest obecnie polityka surowcowa państwa, tak samo została opracowana mapa rozwoju geotermii w Polsce. W tej mojej prezentacji będą ujęte również zagadnienia związane z finansowaniem i koordynacją tych zadań, jak i również dla tych wszystkich trzech zadań, o których przed chwileczką Państwu wspomniałem. O tych źródłach finansowania będzie kolejne wystąpienie. Jak wiem, pan prezes Michalski po mnie będzie tutaj opowiadał o tych możliwościach finansowych, więc ja w tej swojej prezentacji, pomimo że mam to przygotowane, pominę tą kwestię. Szanowni Państwo, pierwszym istotnym elementem, który spaja i potrafi wykorzystać tą przypowierzchniową część naszej skorupy ziemskiej, to jest wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła o mocy do 30 kW. Mówimy tutaj o gruntowych i wodnych, czyli solankowych instalacjach. Szanowni Państwo, w perspektywie na 2050 roku zakładamy, że możliwość zainstalowania tego typu sprężarkowych pomp ciepła opartych o gruntowe, o wymienniki, gruntowe wymienniki pomp ciepła, zakładamy, że ich może w naszym kraju być nawet 70 tysięcy. Te działania nie wymagają w tej chwili badań, nie wymagają instalacji pilotażowych z pewnymi wyjątkami, o których za chwileczkę też powiem, i nie wymagają, i wymagają tylko i wyłącznie wdrożenia. To jest ten pierwszy podstawowy, na który również są przewidziane dofinansowania z różnych źródeł. Docelowo zakładamy, że nawet 2 gigawaty mocy jesteśmy w stanie uzyskać z tych instalacji. Kolejnym punktem rozwoju na mapie rozwoju jest wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła w systemach o ponad 200 kW do wytwarzania zarówno chłodu, jak i ciepła, i też z gruntowych i wodnych czy solankowych pomp ciepła. Te zadania, które tutaj są opisane, również nie wymagają na dzień dzisiejszy badaniom, nie wymagają inwestycji pilotażowych, natomiast wymagają tylko i wyłącznie wdrożenia. Zakładamy, że w perspektywie do 2040 roku taka ilość tych wysokomocowych pomp ciepła może być zainstalowanych nawet 20 i możemy osiągnąć docelowo moc nawet 12 megawatów mocy. Kolejny obszar, o którym chciałem Państwu powiedzieć, to jest część związana z rozwojem pomp ciepła w naszym kraju. Rozwój pomp ciepła dotyczy pewnej specyfiki, która powinna być koordynowana w jednym miejscu i która powinna mieć aspekt przyszłościowy i tak bardzo całościowo być objęta, zarówno w kontekście badań samych pomp ciepła, jak i też możliwości ich zastosowania w różnych obszarach geologicznych, jak również badań związanych z tym, że powinniśmy wykonywać jeszcze instalacje demonstracyjne, które byłyby instalacjami wspomagającym rozwój gruntowych pomp ciepła. Zakładamy tutaj, że będziemy musieli prowadzić badania, ale również w wybranych miejscowościach, gdzie takie instalacje demonstracyjne powinny powstawać w celu doskonalenia tej technologii, jak i również powinniśmy zadbać o instalacje pilotażowe, chociażby o instalacje, które będą takimi kluczowymi dla koordynacji później rozwoju i wdrożenia technologii pomp ciepła w różnych częściach naszego kraju. W tym celu został powołany do życia hub technologiczny, pomp naukowo-technologiczno-biznesowy w Miękini. Jest to hub, który jest takim koncentratorem działań w obszarze OZE
i będzie służył rozwojowi, tak powiedziałem, tego typu aktywności biznesowej również w naszym kraju, ale również i technologicznej. W skład tego hubu wchodzi wiele instytucji, ale główną bazą jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, jak również częścią tej instytucji jest Państwowy Instytut Geologiczny, który również wpisał się i podpisał się do listu intencyjnego, który został podpisany 12 kwietnia. Czyli Państwowy Instytut Geologiczny ze swoim doświadczeniem, wiedzą będzie brał udział aktywnie w pracach hubu technologicznego i w jego rozwoju. Przejdę teraz do bardziej geotermalnych spraw, chociaż tamte płytko-temperaturowe sprawy są również w naszej mapie drogowej uwzględnione jako te istotne w rozwoju całościowo, tak holistycznie powiedziałem, koncepcji wykorzystania wszystkiej energii, pełnej energii, która na terenie naszego kraju występuje, to tutaj wchodzimy już w ten zakres temperatur, które są jakby, odnoszą się już do temperatur wyższych niż kilkanaście czy kilka stopni Celsjusza. Podzielone zostały te zadania na trzy obszary, do 35 stopni, do 100 stopni i powyżej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w Polsce specyfika polskich warunków geotermalnych jest taka, że bardzo dużo źródeł geotermalnych ma tą niższą temperaturę w zakresie 0 do 35 stopni. I w związku z tym uznaliśmy, że ten rozwój powinien w takich trzech obszarach postępować. Potrzebujemy oczywiście w tym obszarze rozwoju tej niskotemperaturowej geotermii prowadzić badania. I tutaj zakładamy, że powinniśmy przeprowadzić całościowe opracowanie takiego potencjału zasobów ciepła w naszym kraju i to by było takie zadanie, które by trwało powiedzmy najbliższych kilka lat, może 22-23, tutaj jest jeszcze koncepcja z początku tego roku przedstawiona, ale myślę, że to będzie troszeczkę dłużej trwało. Jak również myślimy, że już mając instalacje pilotażowe, powinniśmy zadbać o ich rozwój i domniemamy, że rozwój takich instalacji może nam przynieść nawet wzrost mocy na poziomie 75 MW, czyli jest to bardzo istotny element zarówno dla ciepłownictwa, głównie dla ciepłownictwa. Kolejnym elementem, tak jak wspomniałem, jest wykorzystanie średniotemperaturowych zasobów energii geotermalnej. Tu dla potrzeb takich praktycznych, jak powiedziałem, te temperatury obejmują od 35 do 100 stopni. Również powinniśmy opracować potencjał w tym zakresie, jak on wygląda w naszym kraju, ażebyśmy mogli rekomendować później pewne działania bardziej na poziomie krajowym. Zakładamy również, że docelowo możemy uzyskać z tego około 400 MW mocy cieplnej i to jest bardzo obiecujący obszar rozwoju w naszym kraju. Ten obszar również jest wskazany na tych dwóch slajdach, na tych dwóch mapach, które zostały tutaj Państwu zaprezentowane. Na pierwszej mapie z prawej strony jest potencjał geotermalny Polski do tych 2000 metrów. To jest o tyle istotne, że jest to w zasięgu ekonomicznych działań związanych z finansowaniem, czyli te najpłytsze występujące źródła energii geotermalnej, wody geotermalne są najłatwiejsze w pozyskaniu i relatywnie tanio jest pozyskać poprzez wywiercenie odpowiedniej ilości otworów. Na drugiej mapie jest natomiast pokazany ten rozwój ciepłownictwa na dzień dzisiejszy, jak on wygląda. I w związku z tym widzimy, jaką mamy jeszcze przestrzeń do rozwoju i wykorzystania tego potencjału, o których tutaj mówię. To dotyczy właśnie tego środkowego zakresu pomiędzy 35 stopni a 100 stopni Celsjusza.
Przejdźmy do kolejnego slajdu, który dotyczy już wykorzystania tej bardzo wysokotemperaturowej energii geotermalnej powyżej 100 stopni. Oczywiście z tym mamy pewien problem w naszym kraju, bo generalnie nie mamy takiego potencjału udokumentowanego na dzień dzisiejszy, natomiast wydaje się, że powinniśmy tym zagadnieniem się zająć i ono jest przewidziane do rozpoznania. Natomiast na pierwszym etapie są zarówno przygotowane, jest etap badań, jak i również później instalacje pilotażowe. Te powyżej 100 stopni mogą dotyczyć nie tylko produkcji ciepła, ale również mogą dotyczyć produkcji energii elektrycznej. I ten cały rozwój systemów wysokotemperaturowych jest podzielony na dwa punkty, które dotyczą rozwoju systemów binarnych, czyli zarówno, tak jak powiedziałem, energii elektrycznej, jak i ciepła. I drugi obszar, który jest być może jest perspektywiczny, natomiast nie jest na dzień dzisiejszy jednoznacznie określony w naszym kraju, jest to rozwoju systemów HDR i EGS-ów, czyli ciepła suchych skał i takiej geotermii, która jest geotermią rozproszoną, można by było rzec. We wszystkich tych dwóch obszarach powinniśmy również przeprowadzić badania, jak i również przygotować pilotaże. Co do tych drugich, czyli do rozwoju systemów związanych z ciepłem suchych skał, to zakładamy, że możemy uzyskać 2 MW mocy z takich doświadczalnych czy pierwszych instalacji. Oczywiście ja tutaj pomijam, ile jesteśmy w stanie takich instalacji zrobić w przeciągu, czy wykonać w przeciągu tych 20 lat, najbliższych 20 lat, ale to na tej tabeli, którą Państwu prezentuję, jest wyświetlane. Kolejnym elementem, który wpisuje się również w wykorzystanie ciepła powierzchniowego, jest wykorzystanie ciepła wód powierzchniowych. Jest to nowe zagadnienie, o którym jeszcze nie mówimy dość głośno, ale wydaje się, że ono jest jednym z najbardziej efektywnych i szybkich do implementacji obszarów w zakresie wykorzystania wód stojących, wód płynących. Tego typu instalacje są na świecie znane, są bardzo mocno eksploatowane. Możemy tu podać za przykład Francję, możemy tu przykład podać Szwecję, Sztokholm, możemy również Norwegię. To jest ten potencjał, który dzisiaj jest niewykorzystywany, ale jest to potencjał, który łączy się i wiąże się z wykorzystaniem pomp ciepła. Jest ogromny potencjał w naszym kraju i wydaje nam się, że takich instalacji, które mogłyby powstać w 20, może 30 latach jest dużo, jest nawet łącznie patrząc na te dwa obszary, nawet do 60, z tym, że i uzyskana moc może sięgnąć nawet 60 MW. Jest to przyszłość, ale wymaga również ona badań i wymaga również wykonania takich instalacji pilotażowych. Już w planie mamy przygotowanie takich instalacji, wybrane wstępnie są miejsca, gdzie takie instalacje byśmy mogli wykonać. Kolejnym obszarem, który jest dosyć istotnym, który może znaleźć miejsce na mapie energetycznej naszego kraju, rozwoju energii naszego kraju, jest wykorzystanie istniejących otworów wiertniczych, które są otworami negatywnymi lub też otworami, które zostały już pozostawione, czy porzucone, czy zlikwidowane i nie są nimi prowadzone procesy wydobywcze, czyli nie eksploatują one węglowodorów, bo głównie do tych obszarów się, do tego tematu się tutaj zbliżamy. I w tym temacie również wymaga pewnych zagadnień badawczych, jak i również wykonania instalacji pilotażowych i my już w tej chwili wykonujemy taki jeden projekt pilotażowy na jednym z otworów, który został wykonany w Karpatach, w miejscowości Sękowa,
Jest to otwór, który nie uzyskał odpowiedniej, nie uzyskał w ogóle przypływu wód termalnych. Niemniej jednak potencjał cieplny w skałach jest. Przeprowadziliśmy specjalną procedurę badawczą. Już pod koniec wiercenia tego otworu przygotowaliśmy schemat działań i wiemy, jaka jest temperatura w warunkach ustalonych. Mamy wyliczony potencjał i możliwość wykorzystania tego ciepła za pomocą otworowego wymiennika ciepła. Ten otworowy wymiennik ciepła już jest zaprojektowany. Mamy możliwość wykorzystania tego ciepła w sposób bardzo prosty, czyli zewnętrzną kolumną rur, czyli pomiędzy rurami okładzinowymi a rurami wewnętrznymi, które zbudowane są z kolejnych dwóch rur wypełnionych próżnią. Możemy strefą zewnętrzną, tak jak tutaj jest na slajdzie pokazane, na niebieska strzałka zatłaczać chłodną wodę, która krążąc w systemie, ogrzewając się w systemie, wypływa środkową, wewnętrzną częścią rury. Już jest ogrzana do temperatury około 35 stopni. Trafia ona na pompę ciepła i na pompie ciepła jest podnoszona jej temperatura do 60 stopni. W tym obszarze również jest planowany rozwój takiej infrastruktury turystycznej, turystyczno-rekreacyjnej i ta cała energia połączona również z fotowoltaiką będzie takim systemem doświadczalnym, który będzie mógł być implementowany później w różnych innych obszarach i prawdopodobnie, jeśli zakończy nam się sukcesem ten projekt, będzie to projekt, który będzie podstawą również do kolejnych pracach w obszarze głównie Karpat, bo tam mamy najwięcej otworów, ale i nie tylko. Czyli będziemy mogli wykorzystywać energetycznie otwory już istniejące. Oczywiście na dzień dzisiejszy jest to droga technologia, natomiast zakładamy, że możemy z takich instalacji docelowo do 40 roku uzyskać nawet 12 MW mocy. Szanowni Państwo, kolejnym elementem, o których bardzo szybko chciałem przejść, to jest innowacyjne rozwiązanie, którego przygotowanie jest planowane przez hub właśnie technologiczny, o którym wcześniej powiedziałem, w zakresie magazynowania ciepła w górotworze. Jest to koncepcja, która już jest na świecie znana, dosyć dobrze jest u nas już teoretycznie opracowana i będziemy chcieli wykorzystać górotwór również do magazynowania ciepła w górotworze, czyli w okresie letnim magazynujemy to ciepło, a w okresie zimowym odbieramy tą energię cieplną z górotworu. Tutaj też planujemy, że takich instalacji może być powiedzmy tam kilkanaście. Niemniej jednak jest to w fazie, powinno przejść fazę badawczą i powinno przejść fazę testową w instalacjach pilotażowych. I ostatnim zagadnieniem, które chciałem powiedzieć Państwu, jest program dotyczący ubezpieczenia od ryzyka projektowanych inwestycji geotermalnych i oczywiście zmiany legislacyjne, promocja i edukacja. Zakładamy, że ażeby ten system geotermalny, żeby ten rozwój geotermii polskiej i ten cały system, który tutaj Państwu pokazałem, zafunkcjonował, musi powstać program ubezpieczenia od ryzyka projektów geotermalnych i jest on w fazie projektowania w tej chwili. Oczywiście koncepcje są już przygotowane, natomiast będziemy musieli to wdrożyć i myślimy o tym bardzo poważnie. Ważnym elementem jest legislacja. Tworząc tą mapę drogową myślimy cały czas o tym, żeby tą legislację właściwie prowadzić i dostosowywać do potrzeb zarówno odbiorców, jak i ta legislacja powinna uwzględniać wybieganie troszeczkę w przyszłość i określanie parametrów, czy określanie miejsc, czy warunków, jakie powinny zostać spełnione, ażeby korzystać w pełni ze wszystkich obszarów, które Państwu tutaj przygotowałem. I te zadania będzie realizowała również Państwowa Służba Geologiczna, czyli Państwowy Instytut Geologiczny. Oczywiście w instalacje pilotażowe, o których tutaj mówię, to nie dotyczą fizycznie wykonania jakichś instalacji, chociażby nawet w tych pracach legislacyjnych, czy promocji, czy edukacji, ale na pewno podręczniki, na pewno informacje wchodzą tutaj w obszar promocji i to jest bardzo ważne, ażebyśmy tę część promocji
przekazali. Dzięki temu właśnie forum, w którym biorę udział w tej chwili, Państwu prezentuję tą mapę drogową. To jest właśnie przestrzeń i to jest również platforma do tego, ażeby już mówić o tym, jak bardzo istotna jest geotermia, jak bardzo istotne jest wykorzystanie pełnego potencjału energetycznego. I również z tym się wiąże rozwój innowacyjności, rozwoju naszej energetyki, bo energetyka prosumencka, energetyka lokalna jest tam konieczna do tego, ażeby zabezpieczyć system energetyczny odnawialnymi źródłami energii. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanej dyskusji, udanego forum. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za te ważne i optymistyczne informacje dla rozwoju geotermii w Polsce. W tej chwili połączymy się z siedzibą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezesa Artura Michalskiego. Panie prezesie, bardzo prosimy. Czy dobrze słychać? Dobrze? Dobrze. Teraz jeszcze tylko kwestia prezentacji, czy jest już widoczna, bo ja szczerze mówiąc nie widzę. Prezentację udostępnia organizator, tak? Tam było przesłane. Dobrze, w takim razie już zacznę, a może w międzyczasie, bo mi trudno to powiedzieć, bo mam dwa połączenia, po prostu mam ze stroną internetową, na której mam podgląd, a swoją drogą mam w Zoomach jako uczestnik, prelegent. W związku z tym nie widzę wszystkiego. Dobrze. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Szanowni organizatorzy, to bardzo ważne z punktu widzenia Narodowego Funduszu, jak i całego resortu, to już politykę resortu i generalne sprawy nakreślił pan minister i oczywiście w pełni tu się wpisujemy jako Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niemniej nasze działania oczywiście powiązane z wszystkim. Ich zamiarem minister nakreślił. Okej. Jak po prostu mam zaplanowane. Ja prezentację w zasadzie swoją oparłem na wszystkich programach, działania na tej czy związanej właśnie z ochroną środowiska, może właśnie z krytyką, której tak tu już wiele jakby dotycznych kwestii, które właśnie powinien minister powiedzieć. I prawdę mówiąc, w aktualnych priorytetach mam jeden z ważniejszych, to jest właśnie pełne środki, które dotyczą sfery badawczej, sfery rozwojowej, sfery związanej tutaj z badaniami, to co prowadzi sam Instytut PIG, ale również właśnie rozwój w kierunku już tym, można powiedzieć, trochę komercyjnym, ale generalnie rzecz biorąc, zaopatrzenia właśnie w ciepło czy energię, no dążylibyśmy do tego, żeby to było jak najszerzej stosowane, a w związku z tym poważnie tym, żeby również można było produkować energię elektryczną. Recording in progress. Rozwoju geotermii, to był program Geotermia Plus.
bo tak naprawdę to jest szereg programów pomocowych, ale specjalnie został utworzony właśnie tylko pod kwestie geotermalne. Znaczy właściwie to nie tylko, tylko chodzi w sensie, że jednak geotermalny z naszych krajowych środków. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie przepraszamy. Pewne problemy techniczne wystąpiły na łączach internetowych. Do Pana Prezesa Artura Michalskiego wrócimy za kilka dłuższych chwil. Natomiast teraz proponuję, abyśmy przeszli do dalszej części naszego forum. A zatem zacznijmy już główną część spotkania, czyli blok prezentacji poświęconych geotermii klasycznej. I w jego tematykę wprowadzi nas krótki materiał filmowy. Nowoczesna gospodarka, aby sprawnie się rozwijać, potrzebuje surowców. Surowców budowlanych, surowców chemicznych, surowców energetycznych, ale potrzebuje także wód podziemnych. I są takie wody podziemne, które wykorzystujemy w życiu codziennym do picia, prania czy podlewania. Te wody określamy mianem wód zwykłych. Ale są też takie wody, które wykorzystujemy w energetyce, w rekreacji czy w lecznictwie. Te wody określamy mianem wód zaliczonych do kopalin. Taki podział oczywiście wynika z zapisów prawa. Wody zaliczone do kopalin dzielimy na wody lecznicze, wody termalne i solanki. Bardzo często w przyrodzie jednak woda termalna jest jednocześnie wodą leczniczą, a woda lecznicza wodą termalną. O tym, czy woda jest termalna, decyduje temperatura. Minimum 20 stopni Celsjusza na wypływie z ujęcia. O tym, czy woda jest lecznicza, decyduje mineralizacja. Minimum 1 gram na litr. Wody zwykłe występują zawsze płytko. Ujęcia mają kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów głębokości. Wody termalne występują zawsze głęboko. Ujęcia mają poniżej 1000 metrów głębokości, a bardzo często poniżej 2000 metrów głębokości. Na Niżu Polskim mamy dwa najbardziej perspektywiczne do ujmowania wód termalnych zbiorniki. Zbiornik płytszy ujmujący wody termalne z utworów Kredy Dolnej i zbiornik głębszy ujmujący wody termalne z utworów Jury Dolnej. W oparciu o te dwa zbiorniki geotermalne i ujmowane z nich wody funkcjonują wszystkie ciepłownie geotermalne zlokalizowane na Niżu Polskim. Aktualnie znajdujemy się w Sochaczewie, gdzie 1360 metrów pod moimi stopami w piaskowcach Kredy Dolnej płynie gorąca woda termalna. Wody termalne ujmujemy otworami produkcyjnymi, takimi jak ten, obok którego stoję. Wody termalne ujmowane tym otworem mają temperaturę 43 stopnie Celsjusza na wypływie. Mógł on powstać dzięki rządowemu programowi wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prace wiertnicze. Już wkrótce miasto Sochaczew będzie ogrzewane czystą ekologicznie energią geotermalną. Przenieśmy się zatem do Mszczonowa, aby zobaczyć, jak taka ciepłownia geotermalna funkcjonuje w praktyce. Geotermia w polskich warunkach to najlepsze i najczystsze źródło energii. Dostępne jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez względu na to, czy świeci słońce i czy wieje wiatr. Dzięki temu energia geotermalna odnosi sukcesy w ciepłownictwie, czego doskonałym przykładem jest Mszczonów. Geotermia nie generuje odpadów, jest bezemisyjna i całkowicie bezpieczna. Zakład geotermalny w Mszczonowie powstał w 2000 roku, jako trzeci w Polsce. Działa na zasadzie układu skojarzonego przy wykorzystaniu energii wód termalnych, gazowych, kotłów grzewczych i pomp ciepła. Energia cieplna pobierana jest z otworu Mszczonów IG1, który jest otworem produkcyjnym. Już za kilka dni będzie on obchodził swoje 44. urodziny.
został wykonany w lipcu 1977 roku przez Państwowy Instytut Geologiczny, wtedy jeszcze jako otwór badawczy. Wydobywana nim woda termalna o temperaturze 42 stopni wykorzystywana jest do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych i, co jest ewenementem na skalę europejską, także do celów pitnych. Woda termalna pozyskiwana z głębokości 1700 metrów z piaskowców Kredy Dolnej posiada bardzo niską mineralizację, dzięki czemu nie musi być zatłaczana z powrotem do górotworu i po wykorzystaniu energetycznym i uzdatnianiu kierowana jest do miejskiego wodociągu jako woda pitna o wysokiej jakości. Nadrzędnym celem wykorzystania wód termalnych jest ciepłownictwo. Oprócz korzyści środowiskowych, wody te wykorzystywane są również do celów rekreacyjnych, zdrowotnych i w rolnictwie ekologicznym. Sprawdźmy zatem, jak mogą wyglądać te dodatkowe korzyści z wykorzystania potencjału geotermalnego. Woda, która wcześniej została schłodzona do celów energetycznych, z powodzeniem może być jeszcze wykorzystana w basenach rekreacyjnych, takich właśnie jak Termy Mszczonów. Obecnie znajdujemy się we Wręczy, nieopodal Mszczonowa, przed największym w Europie kompleksem rekreacyjnym wykorzystującym wody termalne. Tutaj również eksploatuje się wody z piaskowców Kredy Dolnej o temperaturze około 40 stopni. Wykorzystywane są one do ogrzewania całego kompleksu oraz głównie w celach rekreacyjnych. Energia geotermalna to czyste, ekologiczne źródło ciepła, a wody termalne to wyjątkowe źródło rozrywki i rekreacji. Szanowni Państwo, wiemy już nieco na temat geotermii, zatem pora przejść do tego bloku, w którym przedstawimy prezentacje związane właśnie z geotermią średniotemperaturową, zwaną też geotermią klasyczną. Jako pierwsza wystąpi pani magister inżynier Dorota Lasek-Woroszkiewicz. I tutaj pani Dorota przedstawi Państwu prezentację, która dotyczy złóż wód termalnych, ich zasobów, zagospodarowania i perspektyw wykorzystania. Pani Doroto, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego, że ostatnimi laty nastąpił duży nadmierną presją człowieka na środowisko i doprowadzają do szeregu często nieodwracalnych zmian w skali globalnej. Antropopresja prowadzi między innymi do zmiany klimatu spowodowanej nadmierną emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, czego skutkiem jest globalne ocieplenie. Jednocześnie wraz z rozwojem światowej gospodarki rośnie zapotrzebowanie na paliwa i energię. W związku z tym konieczne są działania mające na celu zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii energią czystą, pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Spośród nich wyróżnia się obok energii słońca, energii wiatru czy energii biomasy również energię wód termalnych. Czym zatem są te wody termalne? Wody termalne wraz z wodami leczniczymi i solankami, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, uznane zostały za kopalinę, w związku z czym stosuje się do nich termin złóż. Woda termalna to woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20 stopni Celsjusza. Oprócz temperatury może ona również posiadać inne, dodatkowe właściwości przypisane w wodzie leczniczej i wtedy nazywana jest wodą termalną leczniczą. Wodą leczniczą natomiast jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona i cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych. Aby mogła być nazywana leczniczą, musi zawierać przynajmniej 1 gram na decymetr sześcienny rozpuszczonych składników mineralnych lub charakteryzować się obecnością przynajmniej jednego ze składników swoistych wymienionych w ustawie w odpowiednich stężeniach. Składnikami tymi są jodki, żelazo dwuwartościowe, fluorki, siarka dwuwartościowa, kwas metakrzemowy, radon czy dwutlenek węgla. Solanką natomiast jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych minimum 35 g na decymetr sześcienny. Niemniej jednak w niniejszej prezentacji zajmiemy się wyłącznie wodami termalnymi, w tym leczniczymi termalnymi. Występowanie wód termalnych w Polsce związane jest z trzema głównymi jednostkami geologicznymi. Stanowią one również obszary o największych perspektywach dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych. W obrębie platformy paleozoicznej, oznaczonej literą B na mapce, obszary perspektywiczne wyznaczono w zbiornikach Kredy Dolnej i Jury Dolnej.
W przypadku zbiornika Kredy Dolnej wyznaczony obszar obejmuje Nieckę Szczecińską oraz fragmenty Nieckiej Łódzkiej, Mogileńskiej i Warszawskiej. Zbiornik Jury Dolnej jest natomiast nieco bardziej rozległy i obejmuje Nieckę Szczecińską, Łódzką, Warszawską, południową część Nieckiej Pomorskiej oraz centralną część Antyklinorium Środkowopolskiego. Jeden z najważniejszych w kraju zbiorników wód termalnych występuje w Karpatach Wewnętrznych i jest nim Niecka Podhalańska. Zbiornik ten stanowi geotermalny basen artezyjski zbudowany z paleogeńskich utworów piaskowcowo-łupkowych zdeponowanych na węglanowych utworach paleogeńsko-mezozoicznych, z którymi to związane są wody termalne. W Karpatach Zewnętrznych ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną trudno jest wyznaczyć obszary o jednolitych parametrach. Jednak jako te o najwyższych perspektywach wskazuje się strefy nasunięć tektonicznych. Wyznaczono je w okolicach Bielska Białej, Ustronia, Przemyśla, Wiśniowej czy w okolicach Tarnowa, Bochni i Brzeska. W obrębie zapadliska przedkarpackiego obszary perspektywiczne wyznaczono przede wszystkim w zbiornikach miocenu, Kredy Górnej, Jury Środkowej i Jury Dolnej. Najkorzystniejsze warunki dla ujmowania wód termalnych stwierdzono w okolicach Lubaczowa, Biłgoraja, Leżeńska, Mielca, Buzka Zdroju, Rzeszowa czy Brzeska. Obszary Sudetów i Niecki Przedsudeckiej uznano w całości jako perspektywiczne dla ujmowania wód termalnych. Należy jednak zaznaczyć, że są to obszary o słabym, często jedynie punktowym rozpoznaniu. Strefami szczególnie perspektywicznymi są głębokie rozłamy tektoniczne w skałach krystalicznych i w utworach młodszego paleozoiku oraz kredy, które to umożliwiają infiltrację wód w głąb górotworu i ich podziemny przepływ wzdłuż spękań. Według stanu na koniec 2020 roku w Polsce udokumentowano 63 złoża wód termalnych, z których 28 to złoża wód leczniczych termalnych. One są oznaczone na mapce kolorem niebieskim. Wyraźnie zaznacza się przewaga złóż termalnych na Niżu Polskim oraz na obszarze Nieckiej Podhalańskiej. Zacznijmy w takim razie od Niżu Polskiego. Na jego obszarze większość złóż wód termalnych udokumentowano w utworach Kredy Dolnej oraz Jury Dolnej, czyli na obszarach wyznaczonych jako najbardziej perspektywiczne. Zbiornik Kredy Dolnej występuje w naprzemienległych warstwach piaszczystych i piaszczysto-marglistych oraz piaszczysto-mułowcowych na głębokości od około 750 metrów do niemal 3000 metrów, jednak na większości obszaru głębokość ta nie przekracza 2000 metrów. Mniejszość warstw wodonośnych zmienia się od kilku do 300 metrów, natomiast temperatura wód pochodzących z utworów Kredy Dolnej wynosi od 23 stopni w Łodzi do 84 stopni w Kole. Natomiast mineralizacja waha się od 3 g na decymetr sześcienny w Poddębicach do 100 g na decymetr sześcienny w złożu Koło, Ślesień IGH1 czy Dobrów IGH1. Na ogół są to wody chlorkowe lub wodorowęglanowe. Wydajność ujęć waha się od 16 w złożu Ślesin do niemal 260 m sześciennych na godzinę w złożu Koło. Równie wysokie wartości występują w Poddębicach. Nieco bardziej rozległy zbiornik dolnojurajski zbudowany jest przede wszystkim z piaskowców drobno- i różnoziarnistych składkami słabo przepuszczalnych mułowców. Występuje on w szerokim przedziale głębokości, jednak te największe, dochodzące do 3900 metrów, występują w centralnych strefach Niecek. Mniejszość skał wodonośnych zmienia się w szerokim zakresie od 10 do 650, przy czym najmniejsze wartości występują na obrzeżach zbiornika. Najniższe temperatury wód w przedziale od 20 do 25 stopni Celsjusza występują w północno-zachodniej części Polski, m.in. w złożu Dziwnówek Józef, Jamno IG3 czy Trzęsacz GT1. Najwyższe wartości udokumentowano w Koninie, gdzie temperatura na wypływie osiąga 92 stopnie Celsjusza oraz w Stargardzie Szczecińskim 89 stopni Celsjusza. Mineralizacja wód termalnych zbiornika dolnojurajskiego waha się w przedziale od niemal 3 g na decymetr sześcienny w Sieradzu do 130 g na decymetr sześcienny w Turku i Stargardzie Szczecińskim. Zwykle są to wody chlorkowe,
A wydajności eksploatacyjne ujęć oscylują w przedziale od 5 m3 na godzinę w Łagowie Lubuskim do 340 m3 na godzinę w Pyrzycach. Równie zasobnym zbiornikiem wód termalnych jest Niecka Podhalańska, która jest typowym zbiornikiem artezyjskim. Woda, infiltrując w Tatrach, przemieszcza się z systemem szczelin w rejon Niecki Podhalańskiej i ogrzewa się wraz ze wzrostem głębokości. Z odległością od strefy zasilania zmienia się także jej skład chemiczny. I tak w południowej części Niecki, w pobliżu strefy zasilania, mineralizacja wód nie przekracza 0,4 g na decymetr sześcienny, a dominującymi anionami są wodorowęglany. Temperatura na wypływie z ujęć osiąga maksymalnie 37 stopni Celsjusza w złożu Zakopane przy wydajności 130 m3 na godzinę. W północnej części Nieckiej wartości te są znacznie wyższe. Tutaj mineralizacja dochodzi już do 3 g na decymetr sześcienny, a typ chemiczny wody zmienia się na siarczanowy. Temperatura wzrasta do 86 stopni Celsjusza w złożu Podhale 2, natomiast wydajność pojedynczego ujęcia dochodzi do maksymalnie 550 m3 na godzinę w otworze Bańska PGP-1. Skomplikowana budowa geologiczna Karpat Zewnętrznych sprawia, że wody są tu rozpoznane jedynie punktowo. W Jaworzu, w Ustroniu, Rabce Zdroju, Porębie Wielkiej czy w Lubatówce koło Iwonicza Zdroju. Zwykle są to wody chlorkowe o mineralizacji od około 18 gramów na decymetr sześcienny w Lubatówce do 150 gramów na decymetr sześcienny w Jaworzu. Cechuje je jednak słaba odnawialność, co jednocześnie wiąże się z ograniczonymi zasobami. Temperatura na wypływie z ujęć lokalizowanych we wspomnianych miejscowościach wynosi od 23 stopni Celsjusza w Ustroniu do 42 stopni Celsjusza w Porębie Wielkiej. Na obszarze Karpat Fliszowych wody o najwyższej temperaturze równej 85 stopni Celsjusza udokumentowano w otworze poszukiwawczym w Wiśniowej niedaleko Rzeszowa przy wydajności 180 m3 na godzinę i mineralizacji około 15 g na decymetr sześcienny. W Zapadlisku Przedkarpackim udokumentowano jedynie 2 złoża wód termalnych w utworach Kredy Dolnej. Jest to złoże Busko Północ oraz złoże Cudzynowice. Są to wody siarczkowe o mineralizacji od 12 do 15 g na decymetr sześcienny i temperaturze od 25 stopni Celsjusza w Busku do 28 stopni Celsjusza w Cudzynowicach. Ich pobór jest możliwy z wydajnością 15 m sześciennych na godzinę w Busku i 82 m sześciennych na godzinę w Cudzynowicach. W Sudetach wody termalną udokumentowano zarówno w głębokich otworach, jak i w źródłach. Charakterystyczną ich cechą jest niska mineralizacja, która często nie przekracza 1 g na decymetr sześcienny. Ponadto w wodach tych zwykle występują dodatkowe składniki, które nadają im właściwości leczniczych. Jest to dwutlenek węgla, radon, fluorki, siarczki czy kwas metakrzemowy. Temperatura sudeckich złóż termalnych wynosi od 20 stopni Celsjusza w źródłach do 87 stopni Celsjusza w głębokich otworach. Wydajność eksploatacyjna natomiast waha się od 0,2 m sześciennego na godzinę w cieplickich źródłach do 44 m sześciennych na godzinę w Karpnikach. Na obszarze bloku przedsudeckiego udokumentowano jedno złoże o temperaturze 31 stopni Celsjusza. Jest to złoże Grabina 5-1 Odra. Platforma prekambryjska charakteryzuje się słabymi warunkami geotermicznymi i nie jest ona rozpatrywana jako obszar perspektywiczny dla ujmowania wód termalnych. Niemniej jednak w północnej części tej prowincji, w utworach Permu i Mezozoiku, udokumentowano 5 złóż o temperaturze między 21 stopni a 25 stopni Celsjusza. Są to wody chlorkowe o mineralizacji od 1 g na decymetr sześcienny do 38 g na decymetr sześcienny. Dodatkowo posiadają one jodki lub fluorki w stężeniach pozwalających zaklasyfikować je do wód leczniczych. Wydajność poszczególnych ujęć waha się od 1 m sześciennego na godzinę w Krynicy do 22 m sześciennych na godzinę w Gołdapi. Wyższa jest jedynie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie dochodzi do 120 m sześciennych na godzinę.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat zdecydowanie wzrosło zainteresowanie wodami termalnymi, co wyraźnie widać na prezentowanym wykresie kolumnowym. W 2000 roku było zaledwie 11 złóż wód termalnych przy 50 złożach wód leczniczych. Obecnie dysproporcja ta wyraźnie się zmniejszyła. Następuje znacznie szybszy wzrost ilości złóż termalnych, które aktualnie stanowią 43% wszystkich udokumentowanych złóż wód uznanych za kopaliny. Złóż wód termalnych jest 63, natomiast leczniczych oraz solanek jest 83. Sumaryczna wielkość zasobów eksploatacyjnych udokumentowanych ujęć wód termalnych według stanu na koniec roku 2020 wyniosła ponad 6135 m3 na godzinę. W tej wartości zawarte są także zasoby wód leczniczych termalnych, które stanowią niecałe 844 m3 na godzinę. Mimo iż złóż wód termalnych jest 28 przy 35 złóż leczniczych termalnych jest 28 przy 35 złożach wód termalnych, to stanowią one 44% wszystkich złóż termalnych, to ich zasoby stanowią zaledwie 14% wszystkich udokumentowanych zasobów wód termalnych. Ta dysproporcja wynika z różnicy wydajności eksploatacyjnej obu rodzajów ujęć. Na ogół natężenie wypływu wód leczniczych, również tych o podwyższonej temperaturze, jest znacznie mniejsze i często wynosi zaledwie kilka czy kilkanaście metrów sześciennych na godzinę. Natomiast wydajności ujęć typowo termalnych nierzadko przekraczają 100 metrów sześciennych na godzinę, często dochodząc do nawet kilkuset metrów sześciennych na godzinę. Analiza sumy zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wód termalnych, w tym wód leczniczych termalnych, pokazuje, że od kilkunastu lat utrzymuje się wyraźny, stały przyrost ich wielkości. Warto również zauważyć, że już od roku 2000 stanowiły one większość wszystkich zasobów wód uznanych za kopaliny, mimo iż, jak pamiętamy, tych złóż było zaledwie 11. Ta zdecydowana przewaga utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Przyrost zasobów wód termalnych w latach 2000-2002 wyniósł ponad 4000 metrów sześciennych na godzinę, co oznacza, że wzrost nastąpił trzykrotny. To były zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, natomiast ile tych wód jest rzeczywiście eksploatowanych? W 2020 roku pobór wód termalnych i leczniczych termalnych wyniósł 11 745 000 metrów sześciennych na rok, z czego zaledwie niecałe 550 000 metrów sześciennych na rok przypadło na wody lecznicze termalne, co stanowi 5% sumarycznego poboru wód termalnych. Proszę również zwrócić uwagę na zmianę wielkości poboru wód termalnych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Od 2000 roku następuje stały, wyraźny wzrost, przy czym w porównaniu do roku 2000 wzrost ten jest niemal dziewięciokrotny. Jest to potwierdzeniem zainteresowania wykorzystaniem wód termalnych. Niemniej jednak warto zauważyć, że w poprzednim roku wielkość poboru była nieco niższa niż w roku 2019. Różnica ta wyniosła niecałe 500 000 metra sześciennego. Na wykresie tym można zauważyć również, że ubiegłoroczny spadek dotyczył nie tylko wód termalnych, ale również wód leczniczych, co prawdopodobnie wynika z obostrzeń związanych z pandemią, które uniemożliwiły pełne funkcjonowanie uzdrowisk i zakładów leczniczych. Proszę zauważyć, że wysokość poboru w 2020 roku stanowiła zaledwie 22% wszystkich zasobów eksploatacyjnych ujęć tego typu wód. Podobne wartości, zwykle pomiędzy 25 a 30%, obserwowane były w ciągu ostatnich kilku lat. Pozostawia to duże rezerwy możliwych do wykorzystania zasobów. Informacje dotyczące zasobów złóż uznanych za kopaliny, a także dane dotyczące ich poboru prezentowane są w bilansie zasobów złóż zaliczonych do kopalin w Polsce, który aktualizowany jest co roku i przedstawia najbardziej aktualne informacje o udokumentowanych złożach. Jest to jedno z zadań Państwowej Służby Geologicznej wynikających z ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze.
wydawany jest cyklicznie już od 1953 roku, przy czym przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1988 roku. Źródłem danych prezentowanych w bilansie są zatwierdzone dokumentacje geologiczne oraz informacje przesyłane przez użytkowników złóż w formie formularzy sprawozdawczych. Aktualne wydanie bilansu, jak również wydania archiwalne dostępne są na stronie Instytutu pod adresem geoportal.pgi.gov.pl/surowce. Prowadzenie eksploatacji wód termalnych możliwe jest po uzyskaniu koncesji na wydobywanie wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej w obrębie wyznaczonego obszaru górniczego. W Polsce według stanu na koniec roku 2020 obowiązywały 23 koncesje na wydobywanie wód termalnych. Są one oznaczone na czerwono na niniejszej mapie oraz 13 koncesji na wydobywanie wód leczniczych termalnych oznaczone są na niebiesko. Z każdym rokiem obserwuje się również wyraźny i stały wzrost liczby inwestycji związanych z poszukiwaniem wód termalnych. Zainteresowanie ujmowaniem tego typu wód potwierdza liczba zatwierdzonych projektów robót geologicznych, dzięki którym możliwe jest prowadzenie działalności związanej z poszukiwaniem i ujmowaniem wód zaliczonych do kopalin. Według stanu na koniec roku 2020 zaprojektowano 97 nowych inwestycji w celu ujęcia wód termalnych w ramach 94 projektów robót geologicznych. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 15. Najwięcej przedsięwzięć związanych z ujmowaniem wód termalnych planowanych jest w województwie łódzkim, są to 22 otwory, mazowieckim 13 planowanych otworów i dolnośląskim 12 projektowanych otworów. Proszę również zwrócić uwagę, że rozmieszczenie planowanych inwestycji pokrywa się z zasięgiem wyznaczonych obszarów perspektywicznych. W związku z coraz większym zainteresowaniem ujmowaniem wód termalnych należy zadać sobie pytanie, w jaki sposób można wykorzystać ich zasoby. Najbardziej efektywnym sposobem zagospodarowania wód termalnych jest ciepłownictwo oraz zaopatrywanie basenów kąpielowych. W celu zoptymalizowania odbioru ciepła eksploatowanych wód często wykorzystuje się je do różnych celów jednocześnie. Jest to tak zwany kaskadowy odbiór energii. W tym momencie zapraszam na animację. Wody termalne wydobywamy na powierzchnię za pomocą głębokich otworów wiertniczych. Geotermalny układ ciepłowniczy składa się z dwóch otworów. Wydobywczego, zwanego także produkcyjnym, z którego czerpana jest gorąca woda, oraz chłonnego, do którego zatłaczana jest woda schłodzona po oddaniu ciepła potrzebnego do ogrzewania. W zależności od potrzeb woda wydobywana jest przez samowypływ lub za pomocą pompy głębinowej umiejscowionej w otworze produkcyjnym. W ciągu godziny z odwiertu można wydobyć od kilkudziesięciu do kilkuset metrów sześciennych wody. W polskich warunkach temperatura wody na wypływie z ujęć geotermalnych waha się od 40 do ponad 80 stopni Celsjusza, co pozwala na ogrzewanie budynków odnawialnym ciepłem ekologicznym, a także dostarczanie do odbiorców ciepłej wody użytkowej. Optymalnym sposobem wykorzystania wody termalnej jest system kaskadowy trzystopniowy. Pierwszy stopień wykorzystania polega na tym, że po wydobyciu na powierzchnię gorąca woda jest kierowana do wymienników ciepła, gdzie ogrzewa wodę techniczną. Ta za pomocą zestawu pomp tłoczona jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych. Po wykorzystaniu do celów energetycznych schłodzona woda termalna jest kierowana do obiektów leczniczych i rekreacyjnych. Stanowi to drugi stopień wykorzystania wody. W trzecim stopniu jest wykorzystywane pozostałe ciepło. Może ono służyć do podgrzewania muraw piłkarskich, chodników bądź innych powierzchni w okresie zimy, a także do osuszenia drewna czy hodowli ryb ciepłolubnych. Może mieć także zastosowanie w rolnictwie ekologicznym. Po oddaniu ciepła schłodzona woda jest kierowana do otworu chłonnego i zatłaczana do warstwy wodonośnej, w której ulega ponownemu nagrzaniu. Trudno przecenić zalety energii geotermalnej. Jest odnawialna, przyjazna dla środowiska, nie ingeruje w krajobraz, jest dostępna niezależnie od warunków pogodowych. Dlatego warto po nią sięgać.
Jak wody termalne zagospodarowano na obszarze naszego kraju? Obecnie w Polsce zasoby eksploatacyjne ujęć wód termalnych wykorzystywane są w 6 ciepłowniach geotermalnych. Eksploatacja następuje 9 otworami produkcyjnymi, natomiast 7 otworami chłonnymi schłodzona już woda wtłaczana jest z powrotem do górotworu. Ostatnimi laty uruchomiono również 3 ciepłownie lokalne w Kleszczowie, w Cudzynowicach i w Karpnikach, które służą do zaopatrzenia w ciepło pojedynczych budynków użyteczności publicznej. Na mapie ciepłownie zaznaczone są kolorem czerwonym. Innym, równie popularnym sposobem wykorzystania wód termalnych jest zaopatrywanie ośrodków pełniących funkcje rekreacyjne. Zwyczajowo nazywamy je basenami termalnymi. Do roku 2020 istniało 15 obiektów wykorzystujących wody termalne do celów rekreacyjnych oraz 5 wykorzystujących wody lecznicze termalne. Zagospodarowane w tym celu wody charakteryzują się temperaturą od 21 stopni Celsjusza do 86 stopni Celsjusza. W kilku przypadkach, Bańskiej Niżnej, Uniejowie, Poddębicach czy Mszczonowie, woda trafia do basenów po wcześniejszym schłodzeniu w instalacjach służących do wytwarzania ciepła jako drugi stopień kaskady. Lecznicze wody termalne wykorzystywane są również do działalności leczniczej w uzdrowiskach lub ośrodkach leczniczych. Obecnie istnieje 13 takich obiektów. One zaznaczone są na mapie kolorem różowym. Zabiegi wykorzystywane z wykorzystaniem wód leczniczych o podwyższonej temperaturze to przede wszystkim kąpiele wannowe, inhalacje, płukanie jamciała czy kuracja pitna. Należy jednak zwrócić uwagę, że lecznicze właściwości tych wód wynikają najczęściej z ich mineralizacji lub obecności składników swoistych w określonych stężeniach, natomiast temperatura ma tutaj drugorzędne znaczenie. Wody termalne eksploatowane ze złoża Uniejów i trzęsacz GT1 wykorzystywane są również do hodowli ryb ciepłolubnych. Dodatkowo w Uniejowie stosuje się je do ogrzewania murawy boiska i ścieżek spacerowych, a także do celów spożywczych i produkcji kosmetyków. Na bazie wody termalnej kwaszony jest słynny ogórek termalny z Uniejowa, a także barszcz z buraków oraz żurek. Ponadto wytwarzane są 2 linie kosmetyków. Aktualne informacje dotyczące m.in. stanu zagospodarowania wód zaliczonych do kopalin, a także obszarów najbardziej perspektywicznych do lokowania inwestycji związanych z wodami termalnymi, leczniczymi i solankami, przedstawione są na mapie zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w skali 1 do miliona, która wydawana jest cyklicznie od roku 2015 przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy. Opracowanie to składa się z 2 części. Podstawę stanowi plansza mapy w skali 1 do miliona, do której dołączone są obszerne objaśnienia tekstowe. Co roku kolejne zaktualizowane wersje opracowania publikowane są w wersji cyfrowej w serwisie internetowym www.pgigov.pl/wody-mineralne lub po wpisaniu adresu mineralne.pgigov.pl. Wszystkie dotychczasowe wersje mapy można znaleźć w zakładce Mapa zagospodarowania wód. Przy poszczególnych wersjach po rozwinięciu ikony plusa zamieszczone są objaśnienia w formie PDF oraz plansza mapy w postaci obrazu. Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy Pani Dorocie za bardzo ciekawe wystąpienie i zapraszam w tej chwili do wystąpienia panią magister Ewę Filipowicz, która przedstawi nam prezentację dotyczącą przepisów prawnych związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją wód termalnych w Polsce. Dowiemy się krok po kroku, jak wygląda realizacja wód termalnych, realizacja przedsięwzięć geotermalnych, czyli od projektu robót geologicznych po eksploatację wód termalnych. I jakie zadania w tym procesie są po stronie inwestora, a jakie są po stronie administracji geologicznej? Pani Ewo, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. W czasie dzisiejszego wystąpienia chciałabym przybliżyć wszystkie zagadnienia prawne związane z etapami kolejnymi zagospodarowania wód termalnych. Chciałabym też zwrócić uwagę na rolę, jaką w tym procesie zarówno inwestor, geolog, ale także organy administracji. Zacznijmy jednak od podstawowych zagadnień i pojęć.
Przed przystąpieniem do zagospodarowania wód podziemnych, wód termalnych, należy pamiętać o tym, że ich wykorzystanie reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze, która wskazuje, w jaki sposób należy prowadzić prace geologiczne i wydobywać kopalinę ze złoża. Czym jest złoże kopaliny? Złoże kopaliny jest naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą. Zatem czy wszystkie wody są kopalinami? Zasadniczo wody kopalinami nie są. Wyjątek stanowią właśnie ujęte w prawie geologicznym i górniczym wody termalne, wody lecznicze i solanki. To już było wcześniej o nich mówione, dlatego definicji już nie będę przytaczać. Natomiast najogólniej mówiąc, zagospodarowanie wód termalnych polega na rozpoznaniu warunków hydrogeologicznych oraz odwierceniu otworu hydrogeologicznego, co według prawa geologicznego i górniczego możemy określić mianem prac i robót geologicznych. Pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie wszelkich czynności, które zmierzają do rozpoznania budowy geologicznej kraju, w szczególności poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, ale także sporządzanie dokumentacji geologicznych. Natomiast robotą geologiczną jest wykonywanie w ramach tych prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, także z użyciem środków strzałowych, ale także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach. Najogólniej można przedstawić schemat zagospodarowania wód podziemnych w takich 7 krokach. Jest to projekt robót geologicznych, następnie realizacja tego projektu poprzez wykonanie robót geologicznych, następnie udokumentowanie tych wyników robót, uzyskanie koncesji, podpisanie ze Skarbem Państwa umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, następnie zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego, który reguluje tutaj jak ten zakład górniczy ma funkcjonować, no i następnie przechodzimy już do eksploatacji wód termalnych. Warto tutaj wspomnieć, że prawie każdy krok wymaga tutaj postępowania administracyjnego, którego zasady określa Kodeks Postępowania Administracyjnego. Żeby móc wykonywać prace geologiczne z wykorzystaniem robót geologicznych, niezbędne jest opracowanie projektu robót geologicznych i zatwierdzenie przez właściwy organ administracji geologicznej. Ważne jest, aby projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, które ogólnie są ujęte w prawie geologicznym i górniczym i w sposób szczegółowy w odpowiednim rozporządzeniu, które tutaj zostało wskazane na dole slajdu. Jakby nad poprawnością tego projektu, jego wykonania, czuwa geolog. To on ma zadbać o to, aby dokument przez niego stworzony spełniał wszystkie potrzebne wymagania. Natomiast rolą inwestora jest tutaj przekazanie projektu robót geologicznych do zatwierdzenia odpowiedniemu organowi administracji geologicznej. W tym celu należy opracować wniosek, dołączyć 2 egzemplarze projektu robót geologicznych oraz dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji. We wniosku należy także wskazać informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do tej nieruchomości, w granicach której mają być wykonywane roboty geologiczne, bo już tutaj warto mieć świadomość, że w postępowaniu administracyjnym stronami są wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowej, którzy biorą czynny udział w postępowaniu. Projekt robót jest zatwierdzany w drodze decyzji przez właściwy organ administracji geologicznej. Wymaga to zaopiniowania przez właściwy organ współdziałający. Jest to wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce wykonywania zamierzonych robót. Opinia jest wyrażana w postaci postanowienia, na które znowu tutaj wszystkim stronom przysługuje zażalenie. I warto pamiętać, że samo zatwierdzenie projektu robót geologicznych nie skutkuje tym, że można je bez problemu przeprowadzić. Należy mieć zgody wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych na przeprowadzenie robót w obrębie danej działki. Projekt jest zatwierdzany na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od harmonogramu i zakresu robót i badań przewidzianych do realizacji. W przypadku zatwierdzenia projektu robót geologicznych organ administracji doręcza decyzję zatwierdzającą wszystkim stronom postępowania, a także właściwie miejscową innym administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego.
Projekt robót geologicznych może nie zostać zatwierdzony, jeżeli zaplanowane prace naruszałyby wymagania związane z ochroną środowiska, jeżeli został on wykonany niezgodnie z aktualnymi przepisami oraz jeżeli zakres i rodzaj zaprojektowanych badań i prac jest nieadekwatny do celu tych robót. Przed przystąpieniem do realizacji projektu możliwa jest konieczność uzyskania dodatkowych zgód, mianowicie decyzji środowiskowej oraz planu ruchu. Decyzja środowiskowa jest potrzebna w momencie, kiedy poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny odbywać się będzie otworami o głębokości powyżej 1000 metrów w obszarach ochronnych oraz w obszarach w formach ochrony przyrody oraz ich otulinach oraz na głębokości powyżej 5000 metrów już bez względu na lokalizację. Są to przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego ta decyzja jest tutaj niezbędna. Natomiast plan ruchu służy on poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin z użyciem środków strzałowych na głębokości większej niż 100 metrów albo już na istniejącym obszarze górniczym. W przypadku wód termalnych tutaj głównym kryterium będzie głębokość, czyli wykonywanie tych robót na głębokości większej niż 100 metrów. Prace prowadzone w toku tych robót muszą być na bieżąco dokumentowane. Ważne jest, to jest już po stronie inwestora, aby zgłosić zamiar rozpoczęcia robót geologicznych na piśmie odpowiedniemu organowi administracji geologicznej, właściwemu miejscowo wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta oraz organowi nadzoru górniczego, najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia tych robót. Zgłosić należy także zamiar poboru próbek, także na piśmie, najpóźniej 14 dni przed zamierzonym terminem poboru tych próbek. Należy to zgłosić właściwemu organowi administracji geologicznej oraz Państwowej Służbie Geologicznej. W przypadku poszukiwania rozpoznawania złóż objętych prawem własności górniczej, a właśnie takim prawem są objęte wody termalne, należy dodatkowo bieżąco przekazywać Państwowej Służbie Geologicznej, czyli Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, dane i próbki wraz z wynikami tych próbek. Kiedy i w jakiej postaci należy przekazać dane, próbki i wyniki badań próbek są w zasadzie podobne. Natomiast dokładny zakres, formę i sposób przekazania określa stosowne rozporządzenie wskazane tutaj na dole slajdu. Określa ono, w jaki sposób należy próbki zabezpieczyć, w jaki sposób należy opisać opakowania, w których próbki są przekazywane, w jaki sposób należy to zrobić. Znajdują się tam także wzory spisów zdawczo-odbiorczych, które są przeznaczone do odpowiedniej próbki geologicznej, czy to są próby okruchowe, czy są to rdzenie wiertnicze, czy rdzeniki boczne. Wyniki robót geologicznych są zawarte w dokumentacji geologicznej. Tak samo jak w przypadku projektu robót geologicznych, może je wykonywać osoba do tego, która ma odpowiednie kwalifikacje w zawodzie geologa. Jest to kategoria 4. I znowu tu po stronie geologa jest to, aby dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarówno określonymi w prawie geologicznym i górniczym, ale też wymagania szczegółowe rozporządzenia odpowiedniego, który dotyczy właśnie dokumentowania, dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej. Zadaniem inwestora jest przedłożenie dokumentacji w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach w wersji cyfrowej zapisanej na informatycznym nośniku danych z wnioskiem i dowodem opłaty skarbowej za wydanie decyzji. Dokumentację geologiczną zatwierdza odpowiedni organ administracji geologicznej w drodze decyzji. Wydanie tej decyzji już tutaj nie wymaga żadnego opiniowania, a stroną w postępowaniu jest jedynie wnioskodawca. Organ administracji po zatwierdzeniu dokumentacji przesyła decyzję stronom, a natomiast kopię decyzji organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, pozostałym miejscowo organom administracji geologicznej, czyli staroście oraz ministrowi środowiska. I tutaj załącza się po jednym egzemplarzu dokumentacji. Przesyła się ją także właściwym miejscowo wojewodom oraz miejscowym organom nadzoru górniczego.
Aby móc podjąć eksploatację poprawnie udokumentowanego złoża, należy uzyskać koncesję. Koncesja uprawnia do działalności w określonej przestrzeni przez określony czas, a wniosek koncesyjny przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce planowanej inwestycji. Ważne jest, aby do wniosku dołączyć dowody istnienia określonych okoliczności przedstawionych we wniosku, prawa do korzystania z informacji geologicznej, załączając także decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną oraz prawa przysługujące wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być prowadzona zamierzona działalność, ponieważ stronami postępowania są tutaj wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści tej nieruchomości. Należy dołączyć także dowód opłaty skarbowej oraz dwa dokumenty, projekt zagospodarowania złoża i decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Tutaj słowem uzupełnienie, jeśli chodzi o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest ona niezbędna, ponieważ wydobywanie kopaliny ze złoża metodą otworów wiertniczych jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stąd konieczność decyzji. Warto pamiętać, aby dołączając decyzję, miała ona już pieczątkę ostateczności, bo wtedy wiadomo, że już strony zapoznały się z postępowaniem i nie wnoszą żadnego sprzeciwu. Natomiast troszkę więcej o projekcie zagospodarowania złoża. W nim określone są warunki dotyczące zarówno racjonalnej gospodarki złożem, ale także jest określony obszar i teren górniczy. Obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której można wydobywać kopalinę oraz w której mogą być prowadzone roboty górnicze niezbędne do realizacji koncesji. Natomiast terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi skutkami robót górniczych zakładu górniczego. We wniosku koncesyjnym z grubsza powinny znajdować się informacje dotyczące samego wnioskodawcy, jego firmy, wyciągi z wszelkich rejestrów. Powinny być prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być, z których ma być wydobywana kopalina, środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu poprawnej realizacji tej koncesji, ale także informacje dotyczące samego złoża, czyli przewidywana wielkość wydobycia, ilość otworów eksploatacyjnych, zasoby udokumentowane danego złoża. Organ koncesyjny zatwierdza te decyzje, udziela koncesji na wydobywanie kopaliny po uzgodnieniu jej z miejscowym organem, wójtem, burmistrzem bądź prezydentem miasta. I tutaj w odróżnieniu od postanowienia wydawanego w trakcie postępowania zmierzającego do zatwierdzenia projektu robót geologicznych, uzgodnienie jest dla organu wydającego koncesję wiążące. To znaczy, że jeżeli nie zostanie decyzja koncesyjna uzgodniona, organ koncesyjny nie może wydać decyzji koncesyjnej. Koncesja jest udzielana na czas określony od lat 3 do 50, przy czym może być ona skrócona, jeżeli wniosek jest na krótszy okres. Koncesja określa rodzaj i sposób, w jaki ma być wykonywana działalność, przestrzeń, w granicach której ma być ona wykonywana, czas obowiązywania oraz termin rozpoczęcia zamierzonej działalności bądź przesłanki, które będą stwierdzać, że działalność właśnie zostanie wtedy rozpoczęta. Wody termalne, jak już mówiłam, są objęte własnością górniczą i prawo własności górniczej przysługuje Skarbowi Państwa. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy podpisanej, sporządzonej na piśmie pomiędzy wnioskodawcą oraz marszałkiem województwa, który tutaj reprezentuje Skarb Państwa. W przypadku nieuzyskania koncesji w terminie roku od dnia zawarcia umowy ustanowienie użytkowania wygasa, dlatego warto jest, aby o to ustanowienie użytkowania starać się po uzyskaniu koncesji. Użytkowanie górnicze wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia decyzji koncesyjnej albo utraty jej mocy bez względu na przyczynę. Żeby móc prowadzić roboty w obrębie obszaru górniczego, należy zorganizować zakład górniczy. Jest to wyodrębniony technicznie i organizacyjny zespół środków w postaci wszelkiego rodzaju instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, który służy bezpośrednio do wydobywania kopaliny ze złoża. Plan ruchu jest opracowywany dla każdego zakładu górniczego.
i on określa najważniejsze informacje dotyczące racjonalnej gospodarki złożem, ale także określa przedsięwzięcia, które są niezbędne w celu ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu przedkłada się organowi nadzoru górniczego. Jest on sporządzany na okres od 2 do 6 lat. Może być na czas krótszy, jeżeli może być on na ten czas prowadzenia ruchu, jeżeli on jest krótszy, może być na czas krótszy. Tutaj, jeśli chodzi o te takie ostatnie etapy tego schematu zagospodarowania, warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy współdziałanie organów. Jeśli mówimy o koncesji i umowie użytkowania górniczego, organem właściwym jest organ administracji geologicznej, następnie jak już jest wydana koncesja, organ koncesyjny. Natomiast plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzany przez organ nadzoru górniczego. I następnie już przedsiębiorca, bo przedsiębiorca w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze to jest właśnie ten, kto posiada koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża między innymi. I jeżeli ma zatwierdzony plan ruchu zakładu górniczego, jest również użytkownikiem górniczym, bo też ma umowę na ustanowienie użytkowania górniczego. Przedsiębiorca prowadzi ewidencję zasobów złóż kopaliny i musi sporządzać, a w zasadzie zlecać osobie uprawnionej wykonywanie corocznie do dnia 28 lutego operatu ewidencyjnego zasobów złóż. Jest on sporządzany na podstawie pomiarów wydajności otworów wchodzących w skład ujęcia. Na podstawie tego operatu przedsiębiorca corocznie do 15 marca musi wykonać zestawienie zmian zasobów złóża kopaliny. Widać tutaj formularz, który należy wypełnić i przesłać i zawiera on informacje podstawowe dotyczące złoża, ale także wydajności poszczególnych otworów oraz zasoby eksploatacyjne wszystkich otworów wchodzących w skład danego ujęcia. Przedsiębiorca przechowuje operaty przez 5 lat od dnia, od końca roku kalendarzowego, w którym umowa koncesyjna utraciła swoją moc. Jeszcze tak krótko podsumowując, w całym procesie zagospodarowania wód termalnych ważne jest, aby chociaż w jakimś stopniu znać przepisy prawne, które między innymi regulują chociażby treść wymaganych dokumentów. Ważna jest nie tylko komunikacja pomiędzy inwestorem a geologiem, którzy przekazują sobie informacje niezbędne do tworzenia poszczególnych dokumentów, ale także jest ważna komunikacja pomiędzy inwestorem a organami administracji, ale także między organami współdziałającymi, kiedy mamy do czynienia z uzgodnieniami czy postanowieniami wydawanymi w trakcie postępowań administracyjnych. Myślę, że znajomość przepisów, doświadczenie, ale także pomoc ze strony organów administracji geologicznej na pewno ułatwi przejście przez ten proces zagospodarowania wód termalnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Ewie za wprowadzenie nas w tutaj trudne i czasami skomplikowane arkana przepisów prawnych. I tutaj też nasuwa mi się taka refleksja, że oczywiście prawo dobrze znać, ale jeżeli mamy z tym jakieś problemy, to oczywiście warto pytać specjalistów, fachowców i takich specjalistów i fachowców mamy też w Państwowej Służbie Geologicznej, co Państwo przed chwilą mieli okazję słyszeć. Pani Ewo, dziękuję bardzo. Jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej jest gromadzenie, udostępnianie, przetwarzanie i archiwizacja informacji geologicznej, a także prowadzenie baz danych. Instytut jest depozytariuszem największej bazy zasobów danych geologicznych w kraju, do których dostęp jest niezbędny przy realizacji wielu zadań, w tym także tych z zakresu geotermii. Zagadnienia dotyczące informacji geologicznej przydatnej w geotermii, w tym przede wszystkim baz danych, ich funkcjonalności i warunków korzystania, zaprezentuje Państwu pani magister Jadwiga Stożek. Pani Jadwigo, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Tak jak to już zostało powiedziane przed chwilką, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy na mocy obowiązującej ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze wykonuje szereg zadań Państwowej Służby Geologicznej, w tym gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną, a także prowadzi bazy danych geologicznych. Jedną z szeregu istniejących baz danych jest Bank Danych Wód Podziemnych zaliczonych do kopalin.
Baza ta, określana także mianem banku wód mineralnych, jest bazą relacyjną zbudowaną w systemie Oracle. Przechowywane są w niej zarówno dane opisowe, atrybutowe, jak i przestrzenne. Dane opisowe i liczbowe dotyczą obiektów hydrogeologicznych, takich jak źródła, otwory eksploatacyjne, otwory badawcze i obserwacyjne, w których ujęto wody lecznicze, termalne i solanki lub stwierdzono występowanie wód zmineralizowanych i swoistych, które w przyszłości mogą zostać zaliczone do kopalin. Informacje przestrzenne dotyczą natomiast obszarów zasobowych, dla których oszacowano lub obliczono wielkość zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych, termalnych lub solanek oraz stref ochrony uzdrowiskowej. Z informacjami przestrzennymi powiązane są natomiast informacje atrybutowe pobierane z systemu gospodarki i ochrony bogactw naturalnych MIDAS dotyczące obszarów i terenów górniczych, złóż oraz koncesji wydawanych dla wód leczniczych, termalnych i solanek. Baza Bank Danych Wód Podziemnych zaliczonych do kopalin obsługiwana jest przez aplikację internetową Systemu Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej, która dostępna jest pod wskazanym tutaj adresem. Funkcjonalność samej bazy zostanie przedstawiona pod koniec prezentacji, natomiast teraz chciałbym przybliżyć Państwu zasoby bazy. Aktualnie w bazie znajdują się informacje o ponad 2300 obiektach hydrogeologicznych, z czego najwięcej, bo niespełna 1600, są to ujęcia, w których stwierdzono występowanie wód zmineralizowanych i swoistych, czyli takich, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne mogą zostać w przyszłości zaliczone do kopalin. Mniej liczny zbiór stanowią ujęcia wód, które zostały udokumentowane jako lecznicze. Jest ich nieco ponad 700, a także ujęcia wód termalnych, których jest 61, oraz 5 ujęć solanek. Obiekty hydrogeologiczne, o których mowa, są to zarówno czynne ujęcia, z których aktualnie prowadzona jest eksploatacja, a także ujęcia awaryjne, bądź też otwory, które już zostały zlikwidowane. Poza ujęciami, które zostały udokumentowane jako termalne, w bazie znajdują się także informacje o ujęciach wód zmineralizowanych i swoistych, w których stwierdzono występowanie wód o temperaturze przekraczającej 20 stopni Celsjusza. Poza podwyższoną temperaturą wody te mogą, choć nie muszą, zawierać w swoim składzie także inne składniki swoiste, bądź charakteryzować się mineralizacją przekraczającą 1 gram na decymetr sześcienny. Aktualnie w Banku Wód Mineralnych znajduje się niespełna 300 ujęć wód o temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza, które ze względu na brak odpowiednich badań nie zostały zaliczone do kopalin. Bank Wód Mineralnych jest bazą relacyjną, w której poszczególne elementy są ze sobą powiązane. W bazie przechowywane są zarówno dane geologiczne, jak i informacja geologiczna i hydrogeologiczna. Podstawowy zakres informacji, który znajduje się w bazie danych, obejmuje przede wszystkim lokalizację obiektu hydrogeologicznego, a także profil litostratygraficzny i dane konstrukcyjne ujęcia w przypadku ujęć otworowych. W bazie znajdują się także dane pomiarowe i obliczeniowe dane hydrogeologiczne, wyniki laboratoryjnych oznaczeń właściwości fizykochemicznych wód, w tym wyniki pomiaru temperatury, a także składu izotopowego oraz informacje o dokumentacjach hydrogeologicznych i dokumentach dotyczących eksploatacji wód wydawanych przez organ administracji geologicznej. W przypadku złóż wód uznanych za kopaliny przechowywane są również informacje opisowe i przestrzenne dotyczące obszarów i terenów górniczych, obszarów zasobowych oraz stref ochrony uzdrowiskowej. Lokalizację obiektów i obszarów przestrzennych można zobaczyć za pomocą modułu mapowego. Podstawową czynnością wykonywaną w ramach prowadzenia bazy jest wprowadzanie danych i informacji o obiektach hydrogeologicznych, takich jak otwory eksploatacyjne, źródła oraz sztolnie, w których udokumentowano występowanie wód podziemnych zaliczonych do kopalin, a także o innych obiektach, głównie głębokich otworach badawczych, studniach i źródłach, w
w których stwierdzono występowanie wód zmineralizowanych lub swoistych. Dane wprowadzane do bazy są systematycznie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zasoby bazy powiększyły się o blisko 1000 nowych obiektów hydrogeologicznych. Zgromadzone informacje stanowią materiał wyjściowy do prowadzenia prac poszukiwawczych, m.in. w poszukiwaniu wód termalnych. Głównym źródłem danych służącym do aktualizacji bazy są dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne. W zdecydowanej większości pozyskiwane są one z zasobów Narodowego Archiwum Geologicznego. Dane i informacje pozyskiwane są również z dokumentów wydawanych przez administrację geologiczną, opracowań archiwalnych oraz na podstawie wyników prac prowadzonych w ramach działalności Państwowej Służby Geologicznej czy też innych opracowań naukowych. Informacje znajdujące się w bazie wykorzystywane są do projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych, przy tworzeniu map hydrogeologicznych i geologiczno-gospodarczych, do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych, a także bilansowania zasobów wód podziemnych i kopalin oraz w zadaniach własnych Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Głównymi odbiorcami danych są organy administracji państwowej i samorządowej, instytucje naukowe i uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa geologiczne, jak również przedsiębiorcy i osoby prywatne. Dostęp do bazy realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a także wynikającymi z dwóch rozporządzeń ministra środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej oraz w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Dostęp ten realizowany jest także na podstawie procedur obowiązujących w Państwowym Instytucie Geologicznym. Zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych i procedur, informacje przechowywane w banku danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin udostępniane są na podstawie wniosków składanych przez zainteresowane podmioty. Wniosek o pełne udostępnienie informacji geologicznej dostępny jest na stronie Narodowego Archiwum Geologicznego. W celu uzyskania informacji geologicznej zgromadzonej w banku wód mineralnych należy wypełnić trzy części tego wniosku. Część A, gdzie jest miejsce na wpisanie danych wnioskodawcy. Część B, w której należy wskazać cel korzystania z informacji geologicznej, a także część E, gdzie jest miejsce na wskazanie właściwej bazy danych, a także zakresu danych. Zakres danych może to być lista obiektów hydrogeologicznych, które podmiot wnioskujący wcześniej wyszuka w bazie danych, bądź też lista obiektów, czy też jakiś obszar, na przykład granice administracyjne gminy. Informacje znajdujące się w bazie udostępniane są w formie, która jest dostosowana do potrzeb odbiorców. Głównie są to karty i profile geologiczne, a także zestawienia tabelaryczne, indywidualnie zdefiniowane na potrzeby konkretnego wniosku, bądź też wcześniej przygotowane raporty predefiniowane. Informacje przestrzenne dostępne są także w formacie shape'ów. Teraz na koniec chcielibyśmy Państwu przedstawić krótki filmik prezentujący funkcjonalność aplikacji służącej do obsługi bazy. Baza, bank danych wód podziemnych zaliczonych do kopalin, obsługiwany jest przez aplikację internetową Mineralne, która stanowi element systemu przetwarzania danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej. System ten, poza bankiem wód mineralnych, obsługuje także trzy inne moduły: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych, bazę monitoringu wód podziemnych, a także bazę pobory. Część mapowa wspólna jest dla wszystkich tych modułów. Komponent mapy umożliwia przeglądanie informacji o obiektach punktowych znajdujących się w bazie. W przypadku bazy mineralne są to ujęcia wód leczniczych, termalnych, solanek, a także innych wód zmineralizowanych i swoistych. Możliwe jest także wyświetlanie informacji o warstwach przestrzennych, takich jak strefy ochrony uzdrowiskowej,
obszary i tereny górnicze, a także obszary zasobowe wód leczniczych i termalnych. Wszystkie te dane mogą być przeglądane na różnego rodzaju podkładach topograficznych. Między innymi na podkładach udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, czy też podkładach OpenStreetMap. Po przybliżeniu widoku do interesującego nas obszaru możemy uzyskać szczegółowe informacje o obiektach hydrogeologicznych tam się znajdujących. Zastosowane w aplikacji mechanizmy pozwalają na dynamiczne przechodzenie pomiędzy modułem mapa a częścią opisową, w której znajdują się dane atrybutowe. Możliwe jest też przechodzenie w odwrotną stronę. Dzięki kreatorowi wyszukiwania przestrzennego możliwe jest odnalezienie obiektów znajdujących się w poszczególnych bazach danych poprzez wykonanie analizy przestrzennej. Obszar analizy można wskazać na trzy sposoby. Poprzez jego narysowanie, wczytanie wcześniej przygotowanej geometrii lub wybór warstwy referencyjnej. Przykładowo możemy wyszukać ujęcia wód termalnych znajdujących się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych o nazwie Zbiornik Międzymorenowy Stargard-Goleniów. Wynikiem tej operacji jest wyszukanie dwóch ujęć wód termalnych. Wszystkie dotąd opisane funkcjonalności dostępne są z poziomu użytkownika niezalogowanego. Aplikacja SPDPSH umożliwia edycję, odczyt, wykonywanie raportów i analiz atrybutowych w zakresie zależnym od przyznanego zakresu uprawnień. Dla użytkownika niezalogowanego dostęp do danych jest ograniczony. Ma on jedynie możliwość wykonywania prostego wyszukiwania i selekcji informacji. Może on także wykonać raport z podstawowymi informacjami o wybranych obiektach, a także mapką przedstawiającą ich lokalizację. Użytkownik, który na podstawie wcześniej złożonego wniosku uzyska dostęp online do bazy, może wykonywać zaawansowane analizy atrybutowe. Może on również mieć dostęp do raportów wyszukiwania zaawansowanego oraz różnego rodzaju raportów predefiniowanych. Najczęściej wykonywanymi raportami są raport karta i profil obiektu. Raport karta obiektu zawiera podstawowe informacje dotyczące obiektu hydrogeologicznego, jego lokalizację, informacje o przebadanych poziomach wodonośnych, a także o złożu i obszarze górniczym. Na karcie tej znajdują się także przetworzone informacje dotyczące składu chemicznego, w postaci minimalnych i maksymalnych stężeń poszczególnych składników przebadanych na przestrzeni lat. Skład chemiczny przedstawiony jest także w postaci graficznej za pomocą wykresu kołowego. Raport profil obiektu także zawiera podstawowe informacje dotyczące obiektu hydrogeologicznego, a także informacje o zafiltrowaniu, zwierciadłach wody, profilu litologicznym i stratygraficznym w formie graficznej. Aplikacja umożliwia także wykonanie szeregu raportów predefiniowanych, pozwalających na eksport danych w postaci zestawień tabelarycznych dla wcześniej wyselekcjonowanego zbioru obiektów. Raporty te dostępne są w dwóch formatach: XLXS oraz CSV. Baza danych dostępna jest online pod poniższym adresem. Serdecznie zapraszamy do korzystania z jej zasobów. Pani Jadwigo, bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe wystąpienie. Szanowni Państwo, ostatnim punktem bloku dotyczącego geotermii klasycznej będzie prezentacja pod tytułem Nowe perspektywy dla geotermii w Polsce, którą będę miał przyjemność przedstawić Państwu osobiście. Szanowni Państwo, a zatem zacznijmy od tego, że od wielu lat w naszym kraju toczy się ożywiona dyskusja na temat potencjału geotermalnego. W dyskusji tej dominują dwa nurty. Nurt optymistów, twierdzący, że ten potencjał jest bardzo duży, do tego stopnia, że energię tą możemy nawet eksportować,
i nurt pesymistów, twierdzących, że tej energii jest tak naprawdę mało, a jak już gdzieś jest, no to jest to energia droga. Jak jest naprawdę? Na to pytanie postaram się jako służba geologiczna kompetentnie w oparciu o fakty odpowiedzieć. O obszarach perspektywicznych i zasobach wód termalnych bardzo dużo już Państwu mówiła na początku pani Dorota. Tylko dla przypomnienia pokażę tą grafikę, aby utrwalić sobie to, że efektywne zagospodarowanie potencjału geotermalnego w Polsce jest możliwe w Sudetach, punktowo w Karpatach, no i oczywiście w tej części niżowej kraju. Warto też uświadomić sobie, że to nie jest tak naprawdę tak, że na tych pozostałych obszarach potencjał nie istnieje. Oczywiście może istnieć, bo to jest przyroda i dopóki do złoża nie sięgniemy otworem, całkowitej pewności nie mamy, że tych wód termalnych tam nie ma. Niemniej jednak to właśnie w tych zaznaczonych obszarach szanse na pozytywny wynik projektów geotermalnych są największe. Ten obszar perspektywiczny na Niżu jest największy, posiada największe zasoby, tu lokalizowana jest do tej pory większa część ciepłowni geotermalnych. Pani Dorota mówiła o zasobach wód, o konkretnych złożach i to jest oczywiście bardzo ważne, ale ja chciałbym Państwu pokazać ten rejon w nieco innym ujęciu. Trochę przez pryzmat tego pytania postawionego na początku, ile tak naprawdę jest energii zgromadzonej w tym regionie? Bo warto pamiętać o tym, że w wodzie termalnej interesuje nas przede wszystkim najbardziej energia, a sama woda jest oczywiście nośnikiem tej energii. Obszar perspektywiczny na Niżu Polskim został wyznaczony w zasadniczej swojej części w oparciu o temperatury i wydajności zbiornika geotermalnego Jury Dolnej. Na tej mapie widzą Państwo temperatury w stropie tego zbiornika. Widzimy, że praktycznie od takiego koloru jasno-niebieskiego wszystko jest perspektywiczne. Ale co to tak naprawdę oznacza? Wyliczenia zasobów energii prowadzone w tym regionie pokazują, że to właśnie w wodach zbiornika Jury Dolnej tej energii zmagazynowanej jest najwięcej. Wartość, jaką Państwo widzą tutaj na wykresie, jest niebagatelna. W tym miejscu też warto mocno podkreślić, że to są zasoby energii wyliczone w oparciu o m.in. temperaturę w zbiorniku oraz prognozowaną wydajność. Aby sobie uzmysłowić, jaka to jest wartość, ile tej energii tak naprawdę jest, warto spojrzeć na to, ile mniej więcej w naszym kraju wynosi wolumen sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. No i tu widzimy tą wartość, jaka ona była w 2019 roku i w tym kontekście wydaje się, że to jest naprawdę wartość niebagatelna. Pojawia się zatem pytanie, jeśli tyle tej energii mamy, to dlaczego tak mało z niej korzystamy? Aby odpowiedzieć na to pytanie rzetelnie, trzeba sobie uświadomić, że projekty geotermalne to są przedsięwzięcia biznesowe, a zatem posiadają najbardziej charakterystyczną cechę, którą posiada każdy projekt biznesowy, a mianowicie ryzyko inwestycyjne. W projektach geotermalnych to ryzyko charakteryzuje się bardzo często szczególnym takim profilem, który możemy i tutaj możemy właśnie ten profil zaobserwować na tym wykresie. Pomimo doświadczenia, posiadanych danych archiwalnych i badań powierzchniowych, ryzyko na samym początku projektu jest wysokie, a jednocześnie stosunkowo dosyć niskie koszty. W momencie, kiedy wykonywany jest otwór, ryzyko gwałtownie spada, co widzimy na tym wykresie. Jest to kluczowy etap inwestycji, bo otworem sięgamy do złoża i mamy pewność co do parametrów takich właśnie jak temperatura, wydajność czy mineralizacja. Jest to też moment, w którym gwałtownie rosną koszty inwestycji. No, tutaj koszt otworu to są kwoty niebagatelne. No, w sumie można powiedzieć, że wykonanie otworów i budowa naziemnej części instalacji pochłania największe wydatki w takim projekcie. Na późniejszym etapie ryzyko geologiczne jest już znacznie mniejsze, choć warto pamiętać, że nie znika oczywiście całkowicie. Zaczyna natomiast odgrywać rolę ryzyko gospodarcze związane z czynnikami takimi jak koszty produkcji, no, czy ogólnie pojęte otoczenie biznesowe. Na wcześniejszym slajdzie widzieli Państwo, jak taki profil ryzyka rozkłada się w czasie inwestycji. Tutaj możemy zapoznać się z jego poszczególnymi elementami.
I tutaj oczywiście ten pierwszy segment to właśnie ryzyko geologiczne, które jest determinowane przez parametry takie jak wydajność, temperatura czy mineralizacja. Temperatura plus wydajność równa się oczywiście ilość wyprodukowanego ciepła. Ale niezwykle ważna jest również mineralizacja. Do czego może doprowadzić zbyt wysoka mineralizacja albo agresywność wód, możemy zobaczyć właśnie tutaj na tych grafikach. Pozostałe dwa segmenty to ryzyko związane z naziemną częścią instalacji, no i takim szeroko właśnie rozumianym makrootoczeniem. Szczególnie warto zwrócić uwagę na parametry takie jak stopień obciążenia instalacji i koncentrację zapotrzebowania na ciepło. Te dwa parametry mówią nam o chłonności rynku i o ewentualnych koniecznych nakładach inwestycyjnych na sieć dystrybucji. Wiemy, jak to wygląda w teorii, ale warto również przyjrzeć się istniejącym projektom. I dzisiaj jest z nami pan burmistrz Mszczonowa, gdzie od wielu lat już działa z powodzeniem ciepłownia geotermalna. Proszę bardzo o zabranie głosu w tej chwili pana burmistrza. Witam szanownych państwa wszystkich. Jest mi miło, że zostałem zaproszony do tej konferencji. Znaczy, nasza przygoda z geotermią zaczęła się w 1996 roku, kiedy to dowiedziałem się, że Mszczonowie był wykonywany na terenie, na peryferiach granic miasta, był wykonywany otwór poszukiwawczy ropy i gazu. No oczywiście ropy i gazu nie znaleziono, ale natrafiono na gorące wody. I jak ja usłyszałem tę informację, to tak no, zaciekawiło mnie to, ale myślałem, że ten starszy pan, który mi to opowiadał, no po prostu sobie dołożył jakąś swoją historię do tego odwiertu, bo mówił, że właśnie jak wiercili, to całe miasto było spowite w parze wodnej. Ale jak pojechałem do Skierniewic, bo to jeszcze wtedy były województwa skierniewickie, pojechałem do Skierniewic na jakąś naradę do wojewody, to przy okazji spotkałem geologa wojewódzkiego i spytałem, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. A ten pan geolog od niechcenia powiedział, że a tutaj u mnie jest taka teczka z tym odwiertem, to jak pan jest zainteresowany, to niech pan sobie ją obejrzy. No i rzeczywiście jak ją obejrzałem, to patrzę, że tych poziomów wód jest dużo, a najwyższa temperatura no, przekracza 100 stopni Celsjusza. No i akurat był telefon do kierownika robót wiertniczych i ten zadzwoniłem pod telefon, odebrał starszy pan i mówi, że on już nie jest kierownikiem, pracuje w Ministerstwie Ochrony Środowiska, ale go sprawa bardzo interesuje, tak jak mnie, bo właśnie przyjeżdża z Danii firma Hue Olsen, która szuka właśnie gminy, która by chciała wykorzystać wodę geotermalną do ogrzewania miasta. No i w ten sposób szybko spotkaliśmy się z tą firmą. Oni oczywiście na swój koszt zaproponowali zrobienie dla naszej gminy studium wykonalności. I to studium wykonalności zostało wykonane, no ale zaczęły się schody, no bo to no, po pierwsze, jak się do tej wody dobrać, a po drugie, no skąd wziąć pieniądze potem na całą inwestycję. Tutaj akurat szczęśliwie również spotkałem się z profesorem z Komitetu Badań Naukowych z Krakowa, który powiedział, że akurat oni dostali środki na rekonstrukcję takiego odwiertu poszukiwawczego. Jeśli jestem zainteresowany, to oczywiście tam muszę pokryć wkład, 50% tego wkładu, a resztę oni dołożą i będzie szansa, żeby ten odwiert zrekonstruować i ewentualnie do tej wody się geotermalnej dostać. Myśmy mieli to szczęście, że pierwszy poziom wód geotermalnych to były wody tak zwane słodkie, niezasolone, z mineralizacją niższą niż solanki i oczywiście o temperaturze 45 stopni Celsjusza. No i w ten sposób
odwieźć został zrekonstruowany, no i zaczęły się potem poszukiwania pieniędzy, żeby no, wykorzystać tą wodę do celów ogrzewczych. Oczywiście nigdy by to nie nastąpiło, gdyby nie to, że na terenie miasta mieliśmy no, już przyzwoitą sieć ciepłowniczą, jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne, bo budownictwo wielorodzinne w Mszczanowie zasilały 3 kotłownie na miał, tak zwane czajniki, to taka popularna nazwa była tych kotłowni, które dniły przeraźliwie, bo te piece były oczywiście no, tak mało efektywne, że po prostu w zimę był potężny problem z oddychaniem. No i oczywiście po bardzo długich bojach udało się pozyskać dofinansowanie, została stworzona spółka celowa geotermia mazowiecka, bo przy okazji jeszcze chciał się podłączyć do tego systemu miasto Żyrardów. I no i zaczęła się realizacja i w 2000 roku uruchomiliśmy tą ciepłownię geotermalną z wykorzystaniem właśnie tej wody właśnie i do celów ogrzewania, ale i również do celów pitnych, do celów konsumpcyjnych. Czyli mieliśmy 2 grzybki w jednym barszczu. Dużo nam tutaj pomogła oczywiście Fundacja Polsko-Niemiecka i miasto Erding, które rok przed nami zbudowało tą ciepłownię geotermalną i mieli podobne, no trochę lepsze parametry wody niż my, ale również ta ich woda nie była solanką, tylko nadawała się do picia. I w ten sposób nawiązała się współpraca między miastem Mszczanów a Erding i oczywiście ta współpraca gospodarcza, bośmy rzeczywiście sporo nam pomogli, jeśli chodzi o pomoc finansową, bo dzięki Fundacji Polsko-Niemieckiej, która się włączyła w ten proces, pozyskaliśmy pieniądze na pompę ciepła. Oczywiście bardzo dużo nam pomógł wtedy Ekofundusz, który też nam sfinansował częściowo zakup pompy ciepła do tej ciepłowni geotermalnej. No i od 2000 roku grzejemy. Ja oczywiście w tej euforii, że się udało, że mamy wreszcie, możemy normalnie w mieście oddychać, bo już nie ma tych kotłowni, ogrzewamy miasto wodą geotermalną. Mamy dodatkowo jeszcze wodę pitną. Na otwarciu powiedziałem mieszkańcom, że no, od tej pory cena ciepła będzie niska i stała, bo wtedy oczywiście gaz był bardzo tani i w życiu bym się nie spodziewał, że ten gaz tak w następnych latach bardzo wzrośnie. Czego mieszkańcy mi do tej pory wypominają, dlatego że mówił pan, że cena będzie stała, a niestety cena zaczęła rosnąć. No bo jak drożał gaz, no to w szczytach, czyli jak były spadki temperatury, to był oczywiście gaz musiał być używany do ogrzania zasobów i w związku z tym cały czas mi wypominali to mieszkańcy. Ale myśmy nie przestali tylko na ciepłowni geotermalnej, tylko szukaliśmy również możliwości wykorzystania tej wody do celów rekreacyjnych. Dzięki funduszom unijnym zbudowaliśmy, co prawda z niewielkim dofinansowaniem, bo tylko 8 milionów złotych, zbudowaliśmy nasze termy Mszczanów i oczywiście te termy funkcjonują już 20 lat i oczywiście cieszą się dobrym uznaniem. Oczywiście te termy nasze, czyli baseny zewnętrzne i wewnętrzne, funkcjonują tylko, znaczy zostały zaprojektowane na nasze możliwości, bo to i tak kosztowało 30 milionów. Do tej pory spłacam kredyt na budowę tych term jeszcze do 2023 roku, ale no fajnie, bo przynajmniej przez wiele lat mieszkańcy mogą korzystać z tej wody
i dla celów pitnych, i dla ogrzewania, i dla rekreacji. I to jest bardzo fajne, bo rzeczywiście no, obłożenie na tych naszych termach jest w normalnym roku jest przyzwoite. Przede wszystkim mamy ten plus, że jak jest normalny rok, nie ma jakiejś załamania pogodowego w wakacje, to oczywiście nie dopłacamy do funkcjonowania term. To bardzo cieszy, bo jak wiecie Państwo, do basenów, gdziekolwiek by nie były, to większość miast musi dopłacać. My na szczęście nie dopłacaliśmy do naszych term, dzięki temu, że no, mamy tą wodę właśnie no, i mogliśmy z niej korzystać. Również w perspektywie mamy teren i chcemy ewentualnie, jak tylko będzie okazja i pozwolono na nasze finanse, to chcemy również ewentualnie uruchomić produkcję no, albo ryb, albo pomidorów. Wszystko będzie zależało od po prostu no, naszych możliwości finansowych. Ale dzięki tej geotermii, szanowni Państwo, i tej wodzie, którą mamy, to mamy ogromną wartość dodaną na terenie gminy. Dlatego, że udało nam się dzięki tej wodzie geotermalnej przyciągnąć największego inwestora, jeśli chodzi o budowę basenów, o firmę Cinema City, która zbudowała, jak wiecie, największy park wodny w Europie, Santago, który funkcjonuje. I no, oczywiście pandemia spowodowała zakłócenia poważne, ale w tej chwili normalnie funkcjonuje i się no, goście, którzy przyjeżdżają, bardzo cieszą no, z ilości tych rekreacji, jakie tam są. Również dzięki tej wodzie geotermalnej mamy na terenie, przy naszych termach, również przez prywatnego inwestora zbudowany najgłębszy basen do nurkowania Deep Spot. Zbudowała to prywatna firma, funkcjonuje i oczywiście głównie to służy do celów szkoleniowych, zdobywania licencji i do oczywiście edukacji. Także mszczono w tej chwili no, basenami stoi, tak można by powiedzieć, i bardzo się z tego powodu cieszymy. To oczywiście również wpływa na rozwój usług dodatkowych typu miejsca do wypoczynku i do spania, bo oczywiście no, powstają hoteliki, powstają domki do wynajęcia. W planach oczywiście Santago jest również budowa hoteli. Także można powiedzieć tak, że oczywiście geotermię warto inwestować i warto się nią interesować, ale trzeba mieć po pierwsze sprawdzić, jaka jest woda, bo no, niestety póki co z solankami są problemy, o których wszyscy wiemy, że są problemy z solankami. Natomiast warto sprawdzić właśnie, czy na terenie określonej gminy są otwory badawcze, które można było wykorzystać, bo to jest taniej. Bo myśmy właśnie taki otwór wykorzystali i dzięki temu mamy tę geotermię, bo nie stać nas było na wywiercenie nowego odwiertu. No teraz oczywiście złożyliśmy wniosek do nowego funduszu o budowę nowego odwiertu, dlatego że chcemy po prostu zwiększyć wydajność i możliwości na naszego odwiertu. I oczywiście, jeśli się chce ogrzewać miasto, to podstawowa sprawa musi być dobrze i dużo zbudowanej sieci ciepłowniczej, bo wtedy po prostu jest rzeczywiście
no, to udany efekt ekologiczny, bo eliminuje się kotłownie, eliminuje się gaz i po prostu ma się to ciepło wykorzystane praktycznie no, z nawiązką. Tyle z mojej strony krótko o tym efekcie. No, jesteśmy na razie jedyną gminą na Mazowszu, która wykorzystuje no, tą geotermię, ale w perspektywie już odwiert ma miasto Sochaczew. W związku z tym prawdopodobnie w nim niedługo również będzie miasto Sochaczew ogrzewało swoje zasoby geotermią. Wiem, że inne miasta też się starają no, o to, żeby pozyskać odwierty, no ale to jest po prostu już duży koszt. Tak to wygląda. Panie burmistrzu, przepraszam, bardzo pięknie dziękuję za ten doskonały przykład kaskadowego wykorzystania potencjału wód termalnych. Dodam tylko też, że ten otwór, z którego obecnie Mszczonów korzysta, to już taki trochę staruszek, 44-letni otwór, wykonany dawno temu przez specjalistów z Państwowego Instytutu Geologicznego jako otwór badawczy. Panie burmistrzu, jeszcze raz pięknie dziękuję i życzę sukcesów w dalszym rozwoju wykorzystania potencjału geotermalnego. Pewno nie poprzestaniemy na tym, co jest. Będziemy starali się wykorzystywać tę wodę jeszcze bardziej, a moim marzeniem jest to, żeby jeszcze w perspektywie bardziej efektywnie wykorzystać to ciepło z tej wody, to chcemy po prostu no, na naszych chodnikach no, zbudować rurki, dzięki którym po prostu zimę nie trzeba będzie solić i odśnieżać, tylko to ciepło z tych plastikowych rurek rozpuści śnieg i lód. To już będzie kompletny przykład wykorzystania kaskadowego wód termalnych. Panie burmistrzu, bardzo pięknie dziękuję. Jest z nami również pani prezes Zarządu Geotermii Poddębice. Jest to ciepłownia młodsza od tej mszczonowskiej i bardzo dynamicznie się rozwijająca. Pani prezes, bardzo serdecznie witam. I proszę również podzielić się z nami opinią, dlaczego w geotermię inwestować warto. Pani prezes, prosimy o włączenie mikrofonu. Szanowni Państwo, przepraszam bardzo za opóźnienie. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycona, że mogę się podzielić kilkoma informacjami na temat naszej geotermii w Poddębicach. Niedawno burmistrz Poddębic otrzymywał nagrodę w zakresie inwestowania w gminach miejsko-wiejskich, bo zdobyła tam gmina w tej kategorii pierwsze miejsce, ale wszyscy uczestnicy pytali się, Poddębice, a gdzie te Poddębice są? Więc ja może przybliżę, że Poddębice leżą w województwie łódzkim na zachód od Łodzi o jakieś 35 km, a na północ od nas przebiega trasa autostrady A2. Także siedziba nasza jest w samym centrum Polski. Jesteśmy małą gminą. W mieście mieszka około 8 tysięcy mieszkańców, a 16 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy jedną z sześciu ciepłowni geotermalnych i tu czujemy się bardzo wyróżnieni. I jednocześnie podkreślić należy, że takiej małej miejscowości się powiodło w zakresie geotermii. I wykorzystanie jest jej do celów ciepłowniczych, to jest bardzo duży sukces. My korzystamy z wody o temperaturze około 70 stopni, wydobywanej z głębokości 2101 metrów. Warstwa wodonośna liczy około 100 metrów. I ta woda ma niską mineralizację, niecałe pół grama na litr, co
stawia nas w gronie szczęśliwców, że póki co możemy korzystać z geotermii jednootworowej bez zatłaczania wody z powrotem do górotworu. Naszą wodę wykorzystujemy w ciepłownictwie. W pierwszym roku eksploatacji, w 2013, korzystaliśmy i tu dodatkowy bonus dostaliśmy od złoża geologicznego, że woda wypływa u nas pod własnym ciśnieniem. Możemy nawet do 116 metrów sześciennych na godzinę pozyskiwać z głębi ziemi. I przez rok 2013 korzystaliśmy z samowypływu, aby najbliżej położone obiekty włączone do sieci geotermalnej mogły być ogrzewane. Potem rozbudowaliśmy sieć na terenie miasta i obecnie pokrycie zapotrzebowania, wszystkie budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej są zasilane przez nas. W związku z tym pozostało nam do zrobienia podłączenie budynków jednorodzinnych i powoli ten proces trwa. Drugim wykorzystaniem naszej wody jest to, że woda, skoro jest poniżej, ma mineralizację poniżej 0,5 grama na litr, jest wodą słodką i praktycznie można ją stosować do picia. I w tym celu w gminie została przystosowana do tych celów pijalnia wody termalnej i mieszkańcy oraz turyści, którzy nas odwiedzają, mogą z tej wody dowoli korzystać. Kolejnym elementem jest to, że skoro włączyliśmy budynki wielorodzinne, zlikwidowaliśmy część kotłowni na paliwa stałe, w związku z tym mieszkańcy mają czystsze powietrze. Kolejnym elementem dobrym dla mieszkańców jest to, że przez 8 lat wykorzystywaliśmy wodę naszą, która jest wodą pierwotnie czystą, bezpośrednio podając ją do starych miejsc basenowych z lat 80. poprzedniego wieku. I to była ogromna atrakcja zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób odwiedzających nasze baseny. W 2019 kompleks ten zaczął podlegać modernizacji, termomodernizacji i rewitalizacji, więc z tych otwartych basenów część została jako otwarta, natomiast część jest obiektem zadaszonym, zabudowanym, krytym. Nie mogę Państwa jeszcze dziś zaprosić do tego obiektu, ponieważ ze względów pandemicznych obiekt nie jest jeszcze dopuszczony do tego, żeby mogły osoby się kąpać, ponieważ obiekt został wybudowany w okresie pandemii, więc nie był czynny przez pandemię. Tu są pewne kłopoty, niemniej jednak, jeśli tylko będzie to możliwe, serdecznie zapraszamy, bo obiekt jest piękny i warto do nas zajrzeć. Naszą wodę ze względu na temperaturę wykorzystujemy także do produkcji, nie my, ale firma kosmetyczna wykorzystuje do produkcji dermokosmetyków. Nawiązaliśmy współpracę z taką firmą i nasza woda doskonale się do produkcji tych dermokosmetyków nadaje. Mamy też zrobione przyłącze do szpitala, w którym woda ze względu na jej temperaturę jest wykorzystywana w zabiegach rehabilitacyjnych u pacjentów związany z ogólnym samopoczuciem, z rehabilitacją po złamaniach, skręceniach, zwichnięciach. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, w każdym razie na pewno ten otwór, jego wykonanie i to, co potem trzeba było wykonać, żeby można było korzystać z dobrodziejstwa tej wody termalnej, naprawdę dla nas jest to bardzo cenne, bardzo ważne dla mieszkańców. Także wszyscy się cieszymy. Bardzo dziękuję. Prezes, bardzo pięknie dziękuję. Jest to kolejny przykład, piękny przykład kaskadowego wykorzystania potencjału wód termalnych.
Oczywiście wykorzystanie energetyczne jest tym celem pierwszoplanowym w naszym kraju, ale tak jak widać, woda termalna to nie tylko energetyka, ale także rekreacja, lecznictwo, rolnictwo ekologiczne, cały zakres możliwości, które przyczyniają się do rozwoju miejscowości, do wzrostu gospodarczego. Także jeszcze raz pięknie dziękuję i życzę dalszych sukcesów rozwojowych. Bardzo dziękuję. Właśnie jeszcze realizujemy przedsięwzięcie. Jeśli Państwo w międzyczasie nie słyszeli tutaj dźwięków budowy, to bardzo dobrze, a jeśli przeszkadzały, to właśnie rozbudowujemy swoją technologię i będziemy naszą geotermię rozbudowywać o dodatkowe elementy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, usłyszeliśmy od praktyków, że w geotermię inwestować warto. Pomimo początkowego ryzyka i niepewności, są to przedsięwzięcia, które mogą być efektywne nie tylko ekonomicznie, ale tak jak słyszeliśmy, także społecznie i działać prorozwojowo. My jako Państwowa Służba Geologiczna staramy się podejmować działania, które można zaliczyć do takich działań, które to ryzyko początkowe racjonalizują. I staramy się wskazać miejsca, gdzie można w tą geotermię inwestować i gdzie to ryzyko będzie stosunkowo mniejsze. Jednym z takich działań był projekt realizowany przez nas przy współpracy z naszymi kolegami z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, mający na celu wskazanie potencjalnych lokalizacji do budowy ciepłowni geotermalnych na Niżu Polskim. W naszych pracach skupiliśmy się właśnie na tych mniejszych miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Efektem tych prac było wskazanie 11 lokalizacji z istotnym potencjałem geotermalnym o stosunkowo niskim ryzyku, które mogą Państwo tutaj zobaczyć na tej mapie. Jedną z takich lokalizacji jako studium przypadku postaram się Państwu przedstawić. Wybrałem do tego celu Police jako miejscowość zlokalizowaną w bardzo perspektywicznej dla geotermii Nitce Szczecińskiej. Także funkcjonujące już tam dwie ciepłownie geotermalne pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć parametry złożowe, co istotnie ogranicza ryzyko geologiczne. W Policach mamy aktualnie funkcjonującą sieć ciepłowniczą, która dostarcza rocznie do odbiorców około 300 terajouli energii cieplnej. No, głównym nośnikiem tej energii jest miał węglowy. Natomiast zapotrzebowanie na energię, jak Państwo widzą, jest znacznie większe. No, świadczy to też o potencjale rozwojowym dla przedsięwzięć ciepłowniczych. Cena wytworzenia 1 gigajoula ciepła to prawie 37 zł według aktualnie funkcjonującej taryfy. Natomiast po doliczeniu opłat za nośnik i kwot za przesył to nieco ponad 66 zł. Pojawia się zatem pytanie, czy tutaj geotermia może być opłacalna? Sprawdźmy zatem. A zatem w przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie ciepłowni geotermalnej w Policach konieczne będzie wykonanie w pierwszej kolejności otworu badawczego do głębokości około 2190 metrów, a w dalszej kolejności również otworu chłonnego. Na głębokości około 1820 metrów, czyli w stropie naszego perspektywicznego poziomu wodonośnego Jury Dolnej, zanotujemy temperaturę prawdopodobnie na poziomie około 75 stopni Celsjusza, która eksploatowana z wydajnością około 300 metrów sześciennych na godzinę schłodzi się płynąc do powierzchni Ziemi no pewnie około 1 stopnia. To jest też niezwykle ważna zależność, o której warto pamiętać, że im mniejsza wydajność, z którą eksploatujemy wody z otworu, tym bardziej będą one nam stygły płynąc ku powierzchni. Czyli tutaj ta wydajność jest w dwójnasób bardzo ważna. Mając już otwór produkcyjny, możemy myśleć o budowie ciepłowni. Nominalna moc cieplna tylko wymiennika geotermalnego przy prognozowanej wydajności i temperaturze, jaką Państwo widzieli wcześniej, wyniesie prawdopodobnie niespełna około 11 MW. Konieczne zatem będzie wykorzystanie pomp ciepła i kotłów szczytowych zasilanych gazem. Podobnie jak w Mszczonowie, to o czym mówił Pan Burmistrz. I to nam da moc takiej ciepłowni na poziomie około 73 MW.
Roczna sumaryczna produkcja, której możemy się wtedy spodziewać, to będzie około 392 terajouli. Natomiast z samego źródła geotermalnego będzie to prawdopodobnie około 263 terajouli. Natomiast z kotłów szczytowych i pomp ciepła około 129 terajouli. W tym zestawieniu widzimy konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne. No i to jest to, co mówiłem w przypadku tego wykresu ryzyka geologicznego, ryzyka inwestycyjnego. Na początku te koszty są stosunkowo niewielkie, natomiast jeżeli już wchodzimy w ten projekt, no to one znacząco rosną. I tutaj, żeby zrealizować taki projekt pod hasłem Geotermia Police, na początku założyliśmy dotację dla otworu produkcyjnego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stąd wartość zero. Bez dotacji taki koszt w przypadku Polic wyniósłby prawdopodobnie około 12-13 milionów. Taki sam koszt będzie konieczny do poniesienia, aby wykonać otwór chłonny, no, czyli też około 12 milionów. Równie wysokie, czy nawet wyższe nakłady muszą być poczynione na wspomagające pompy ciepła i kotły szczytowe. Sumaryczna wartość nakładów inwestycyjnych w projekcie geotermalnym Police prawdopodobnie wyniesie około 82 milionów złotych. I tutaj na tych liczbach widać, jak bardzo kapitałochłonne na początku są to przedsięwzięcia. Aby móc oszacować koszt produkcji energii w ciepłowni geotermalnej, musimy również określić potencjalne koszty operacyjne funkcjonowania takiej ciepłowni. No i tutaj przyjęliśmy dla uproszczenia dwie kategorie kosztów, koszty stałe, do których zaliczamy amortyzację i koszty bieżących napraw, oraz koszty zmienne, do których zaliczamy koszty zakupu konwencjonalnych nośników energii. No i w tym przypadku amortyzacja według naszych wyliczeń to około 5,5 miliona złotych rocznie, a koszt zakupu energii konwencjonalnej to około 10,5 miliona złotych rocznie. Mamy zatem już wszystkie dane, aby obliczyć koszty produkcji energii w takiej ciepłowni i oczywiście podstawowe wskaźniki rentowności. Zobaczmy zatem, jak to wygląda. I ta najważniejsza wartość to oczywiście koszt wytworzenia ciepła, bo to będzie decydować, jak do geotermii podejdą odbiorcy. W Policach ta wartość będzie kształtować się na poziomie prawdopodobnie około 45 zł za gigajoule. No, jest to wartość nieco wyższa niż w tej węglowej ciepłowni konwencjonalnej, zważywszy jednak na fakt, że energia cieplna pozyskiwana z węgla pociąga za sobą naprawdę wysokie koszty środowiskowe, a wykorzystanie wód termalnych może generować, czy generuje, jak widzieliśmy na przykładach, dodatkowe zyski z działalności rekreacyjnej czy leczniczej, no to ten bilans należy uznać jednak za korzystny dla geotermii. Świadczą o tym również pozostałe wskaźniki finansowe, takie jak NPV czy IRR, które są no, jak najbardziej dodatnie, a to świadczy o rentowności takiego przedsięwzięcia. W przypadku projektu geotermalnego w Policach należy spodziewać się zwrotu nakładów inwestycyjnych po około 19 latach funkcjonowania. Przykład ten pokazuje, że geotermia jest naprawdę dobrą alternatywą dla paliw konwencjonalnych. I jako podsumowanie, Szanowni Państwo, też warto podkreślić, że na tle innych odnawialnych źródeł energii geotermia pozwala osiągać no, bardzo szczególne korzyści. Ciepłownia geotermalna jest stabilna w eksploatacji i zapewnia stałą produkcję w czasie. Ingerencja w krajobrazie czy w środowisku jest naprawdę bardzo ograniczona, no i jest to naprawdę czyste źródło energii. Ponadto istnieje także możliwość wykorzystania zmineralizowanych wód termalnych do innych celów, takich jak balneoterapia, rekreacja czy rolnictwo ekologiczne, o czym słyszeliśmy. Na koniec chciałbym również podkreślić, że ostatnie lata to bardzo dobry czas dla geotermii. Został stworzony system, gdzie organy państwa wspierają legislacyjnie i finansowo za pośrednictwem dedykowanych programów inwestorów chcących realizować właśnie projekty geotermalne. Bardzo dobrze, że są to głównie samorządy.
W ten proces włączają się jednostki naukowe, takie jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne czy Instytut Polskiej Akademii Nauk z Krakowa, ale także również Służba Geologiczna, czyli Państwowy Instytut Geologiczny. Dzielimy się doświadczeniem i danymi, doradzając, gdzie najlepiej inwestować w geotermię. I można powiedzieć, że jest współpraca, są dobre warunki prawne, dobre warunki finansowe, zyskuje na tym geotermia i zyskuje oczywiście polski klimat. I tak nawiązując do tematu mojej prezentacji, ale także do tego, co powiedział tutaj na samym wstępie pan minister, no myślę, że przed geotermią naprawdę są bardzo dobre perspektywy rozwojowe. No i tylko czekać, aż ta geotermia będzie się jeszcze bardziej i dynamiczniej rozwijać. I tym optymistycznym akcentem bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, jako że przypadła mi również rola tutaj prezentowania, prowadzenia dzisiejszego spotkania, chciałbym powiedzieć, że na początku obiecałem Państwu wystąpienie pana prezesa Artura Michalskiego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast no, warunki techniczne czy problemy na łączach nie pozwoliły nam tutaj przedstawić wystąpienia pana prezesa. Natomiast w tej chwili pan prezes jest już niestety zajęty innymi obowiązkami i nie będzie mógł do nas dołączyć. Niemniej jednak bardzo dziękujemy, że pan prezes zechciał tutaj wyrazić wolę wystąpienia na naszym forum. No i oczywiście bardzo też dziękujemy za to, co Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej robi dla rozwoju geotermii w Polsce. Szanowni Państwo, a teraz czas na 10-minutową przerwę, po której będziemy kontynuowali blok prezentacji. Kolejną część poświęcimy geotermii niskotemperaturowej, potocznie zwanej gruntowymi pompami ciepła. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo i zapraszam na 10-minutową przerwę. Witam Państwa po krótkiej przerwie i zapraszam na kolejny blok prezentacji. Podobnie jak przy geotermii klasycznej, rozpoczniemy go krótkim materiałem filmowym, który wprowadzi nas w zagadnienia dotyczące wykorzystania ciepła ziemi zgromadzonego w płytkich warstwach gruntu, zwykle do 100 metrów głębokości. Zapraszam na film. Energia geotermalna, pozyskiwana zarówno z głębszych, jak i płytszych warstw ziemi, zyskuje coraz większą popularność. Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłów i szkodliwych gazów, przeciwdziałając tym samym negatywnym skutkom zmian klimatu oraz zanieczyszczeniu powietrza. Zasoby ciepła bądź chłodu, które możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej, nazywamy geotermią niskotemperaturową. Państwowy Instytut Geologiczny aktywnie wspiera rozwój tej technologii. Geotermia niskotemperaturowa jest dostępna wszędzie i może być z powodzeniem wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia zarówno domów jednorodzinnych, jak i dużych obiektów publicznych i przemysłowych. Przykładem najlepiej obrazującym zastosowania tej technologii jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku koło Warszawy. Myślenie o Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od właściwie początku jego projektowania zawsze zakładało, że to będzie muzeum korzystające z zielonej energii. 2/3 jego bryły znajduje się pod ziemią. Ziemia daje taką otulinę termiczną, a dysponując 4-hektarowym terenem mogliśmy rozmieścić sondy do pomp ciepła. Pompy ciepła są wykorzystywane albo do ogrzewania powietrza, albo do jego chłodzenia, albo też do ogrzewania wody ciepłej. Na terenie parków Muzeum Józefa Piłsudskiego wykonano ponad 110 odwiertów, każdy o głębokości 100 metrów. Dzięki temu pozyskano z gruntu ponad 500 kW mocy grzewczej oraz ponad 600 kW mocy chłodniczej. Jednym z największych wyzwań, które tutaj mieliśmy, to ustalenie profilu zapotrzebowania na energię, ponieważ jest to budynek muzealny, nietypowy. Jeżeli nikogo w nim nie ma, to jego potrzeby chłodnicze są niewielkie. Jeżeli wejdzie 1000 osób zwiedzających, wtedy potrzeby są dosyć duże. W okresie zimowym odbieramy energię z gruntu, która jest transportowana dzięki pompom ciepła na wyższy poziom temperaturowy do ogrzewania budynku. Gdy zakończymy okres grzewczy, przechodzimy w okres chłodniczy.
Wykorzystujemy dłodzenie pasywne, niektórzy mówią o tym free cooling. Drugie jest to tak zwane aktywne, często w żargonie projektantów nazywane active coolingiem. Dzięki zastosowaniu technologii gruntowych pomp ciepła ponad 3/4 energii cieplnej można pozyskać bezpłatnie z otoczenia, podłoża gruntowo-skalnego. W celu zoptymalizowania wydajności i kosztów wykonania instalacji geotermalnej, projektanci wykorzystują dostępne rozpoznanie warunków geologicznych w podłożu projektowanych inwestycji. We współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym wykonujemy testy reakcji termicznej, które pozwalają nam określić, czy początkowe założenia są zgodne z rzeczywistością. Dzięki geotermii w muzealnym obiekcie udało się zredukować koszty eksploatacyjne. Emisję CO2 zredukowano o około 90%. Prowadzimy prace związane z przygotowywaniem map potencjału geotermii niskotemperaturowej. I mapy, które sporządzamy, są to mapy służące do przeprowadzenia prognozy ilości energii cieplnej bądź chłodu, którą możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej. To są to zasoby tak zwanej geotermii niskotemperaturowej. W Polsce temperatury do głębokości 100-200 metrów w skali roku średnio wynoszą od 10 do 12 stopni Celsjusza. Jest to temperatura, która w zależności od pory roku w naszym klimacie umiarkowanym jest zarówno magazynem chłodu, jak i ciepła. Dzięki opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny mapom potencjału geotermii niskotemperaturowej możemy szybko określić przewidywaną wydajność systemu geotermalnego. Wykorzystanie tych map wspomaga proces wstępnego planowania instalacji gruntowych pomp ciepła. Konstrukcja odwiertów będących gruntowymi wymiennikami ciepła powinna zawsze uwzględniać budowę geologiczną. Identycznie zaprojektowany system zlokalizowany na terenach charakteryzujących się odmiennym układem warstw geologicznych będzie pracował z różną wydajnością. Brak lub słabe rozpoznanie budowy geologicznej będzie skutkowało niewystarczającą mocą cieplną instalacji lub zbyt wysokimi kosztami jej wykonania. Do wykonania map potencjału geotermii niskotemperaturowej konieczna jest znajomość właściwości termicznych gruntów i skał. Do tego służą nam cylindry, w których ubijamy grunt warstwa po warstwie. Aby przebadać tą próbkę pod względem właściwości termicznych, używamy dedykowanej do tego igły, którą aplikujemy do próbki. To urządzenie wysyła ciepło poprzez igłę, która jest jednocześnie emiterem tego ciepła i czujnikiem. Rejestruje zmianę temperatury, na tej podstawie określa właściwości termiczne gruntu. Do wyznaczania przewodności cieplnej skał twardych stosujemy innego typu czujnik, tak zwany dysk termiczny. Pierwszy wykres pokazuje nam przewodność termiczną próbki. Kolejne trzy wykresy pokazują nam wartości parametrów przewodności termicznej, które następnie brane są do obliczeń. Do wykonywania map potencjału geotermii niskotemperaturowej konieczna jest również znajomość podstawowych właściwości fizycznych skał i gruntów. Badamy m.in. piaski, gliny, iły, pyły, grunty organiczne, torfy, namuły, gytie. Skały to m.in. granitoidy, bazalty. Badamy zawartość substancji organicznej, węglanowapnia, granice plastyczności, spójność, konsystencje, gęstości właściwe, objętościowe. Z tych danych, które następnie syntetyzujemy w postaci bazy i modelu 3D, sporządzamy produkt finalny, czyli mapę potencjału geotermii niskotemperaturowej, które prezentujemy w postaci warstw informacyjnych GIS w internecie. Widzimy wyraźne zróżnicowanie obszarów, obszary czerwone, warunki są dobre. Wpływ budowy geologicznej na wydajność gruntowych pomp ciepła jest bardzo istotny. Znajomość warunków gruntowo-wodnych jest podstawą obliczeń projektowych systemu geotermalnego i optymalizacji kosztów jego instalacji. Chcesz ogrzać dom energią z gruntu? Skorzystaj z porady geologa. To hasło co roku przyciąga liczne grono zainteresowanych podczas forum pomp ciepła w Kielcach. Podczas tego wydarzenia eksperci Państwowej Służby Geologicznej udzielają wszelkiej informacji geologicznej i fachowych porad. Szanowni Państwo, w tym bloku tematycznym zobaczymy dwie prezentacje i obie przedstawi je nam pan Grzegorz Ryżyński, a będą one dotyczyły potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce oraz prognoz rozwoju rynku gruntowych pomp ciepła
Pan Grzegorz jest kierownikiem pracowni geotermii niskotemperaturowej. Panie Grzegorzu, zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Chciałbym opowiedzieć o geotermii niskotemperaturowej. I geotermia niskotemperaturowa jako uzupełnienie zagadnienia geotermii, która jest odnawialnym źródłem energii, jest nierozerwalnie związana z gruntowymi pompami ciepła. I są to te źródła energii geotermalnej, w których temperatura nie jest wystarczająca, aby dokonać jej odzysku bezpośrednio, bez zastosowania technologii pomp ciepła. Sytuacja na rynku europejskim i światowym jest bardzo korzystna dla koniunktury rozwoju geotermii. I jak widzimy, ilość geotermalnych pomp ciepła sprzedawanych rocznie. Momencik. Wynosi w Polsce 6190 sztuk. W sumie mamy na rynku 67300 sztuk i są to dane pochodzące z raportu Europejskiej Rady Energii Geotermalnej EGEC. Jesteśmy w Polsce na 8 miejscu pod kątem ilości geotermalnych pomp ciepła wykonanych w Europie. Są kraje liderów takie jak Szwecja czy Niemcy, gdzie te ilości idą w setki tysięcy. Bardzo istotną sprawą jest to, że w programach typu Czyste Powietrze, które już są prowadzone i mają na celu redukcję emisji i poprawę jakości powietrza w Polsce, ilość wniosków wzrasta i one tutaj z kwietnia 2021 roku, to są dane publikowane z Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, wskazują, że będzie tych wniosków składanych około 200 tysięcy rocznie. I wzrost udziału pomp ciepła gruntowych, tutaj widoczny na wykresie na tle kotłów na biomasę, kotłów węglowych czy innych, wynosi 3%. Dominują w Polsce powietrzne pompy ciepła. Ale te gruntowe pompy ciepła pomimo 3% wyrażonych ilościowo, jest to bardzo duży potencjał pod kątem energii, o czym opowiem w drugiej prezentacji. I z informacji światowych bardzo ważna jest sprawa taka, że gruntowe pompy ciepła i geotermia niskotemperaturowa mają bardzo istotną rolę przewidzianą w Polskim Ładzie i w nowych strategiach, takich jak polityka energetyczna Polski do 2040 roku. W Stanach Zjednoczonych będzie to podstawowa technologia służąca dekarbonizacji ogrzewania budynków do 2050 roku. Rząd niemiecki stawia na pompy ciepła w zakresie 4,5 milionów pomp ciepła, którą chcą zainstalować do roku 2030 i będzie to jedno z podstawowych narzędzi osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wielka Brytania, kraj, który nie był liderem w zakresie gruntowych pomp ciepła, planuje do 2028 roku montaż 600 tysięcy gruntowych pomp ciepła rocznie. I jak wyglądają działania Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie działań Państwowej Służby Geologicznej w celu wspierania rozwoju geotermisko-temperaturowej i oceny potencjału energetycznego? Wygląda to w ten sposób, że już realizujemy zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest zadanie Państwowej Służby Geologicznej pod nazwą Ocena potencjału geotermisko-temperaturowej i uwarunkowań środowiskowych. I ono będzie kontynuowane przez najbliższe lata i będzie dążyło do stworzenia produktu seryjnego mapa potencjału geotermii niskotemperaturowej MPGN w skali 1 do 50 tysięcy. Widzimy na mapie obszary, które są tutaj oznaczone różnymi tutaj takimi prostokątami. To są obszary odpowiadające arkuszom 1 do 50 tysięcy, które zrealizowaliśmy. Są to arkusze takie z szrafurą zielone albo fioletowe czy niebieskie. Obszary pomarańczowe są to grupy arkuszy, które planujemy przewidzieć do realizacji. I dodatkowo realizowaliśmy szereg projektów międzynarodowych, takich jak Transgeotherm, sieć badawcza Coast Gabi, projekty norweskie Geothermal4PL, czyli geotermia dla programu Mieszkanie Plus, projekt harmonizacyjny Geoplasma C odnoszący się metodyk sporządzania ocen potencjału oraz projekt Międzynarodowych Służb Europejskich Geologicznych MIUS. I my wykonujemy
nasze działania i mapy w takim celu, aby wesprzeć rozwój instalacji urządzeń płytkiej geotermii jako energii odnawialnych wykorzystujących naturalne ciepło ziemi w postaci instalacji gruntowych pomp ciepła. I tutaj chodzi głównie o zagadnienie poprawy czystości powietrza w Polsce. Drugim celem zadania jest też komponent środowiskowy, czyli gdzie i jak wiercić wymienniki gruntowe w taki sposób, aby zabezpieczyć wody podziemne przed ich niekontrolowanym zanieczyszczeniem. I trzecim zadaniem jest zwiększenie zasobów centralnej bazy danych geologicznych o dane dotyczące geotermii niskotemperaturowej. Teraz opowiem chwilę o ogólnokrajowej bazie danych GIS, w ramach której dla całego obszaru Polski gromadzimy dostępne dokumentacje geologiczne zgromadzone od roku 1991, czyli w zasadzie od początku stosowania technologii gruntowych pomp ciepła do roku 2020. To jest 1795 dokumentacji zgromadzonych w Narodowym Archiwum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego i 600 projektów robót geologicznych. One tworzą razem bazę danych geotermii niskotemperaturowej. Z niej szacujemy szacowaną, zainstalowaną moc cieplną instalacji geotermii niskotemperaturowej w Polsce. O tym będę mówił w następnej prezentacji. Ale także w ramach tej bazy, ponieważ nie wszędzie mamy jeszcze mapy potencjału i wykonywanie tych map jest pracochłonne, o czym jeszcze opowiem i co widzieli Państwo na filmie, myśmy wykonali przeliczenie ponad 14 tysięcy otworów z banku hydro. To są miejsca, gdzie istnieją studnie ujęcia wody gruntowej, które przekraczają 100 metrów głębokości, czyli odpowiadają swoją głębokością mniej więcej wymiennikom ciepła, i za pomocą dostępnych danych literaturowej i pomiarów parametrów, które też widzieli Państwo na filmie, oszacowaliśmy potencjał geotermalny. I chciałem teraz powiedzieć, jak wygląda potencjał geotermalny i w skali kraju. Jak widzimy, te 14 tysięcy otworów pozwala nam w pewien sposób tutaj zobaczyć zróżnicowanie. Kolor oznacza wartość średniej przewodności cieplnej wyrażonej w watach na metr na Kelwin, i to jest parametr podstawowy, który mówi o wydajności systemów. Widzimy wyraźnie, dominuje kolor żółty, są obszary podwyższonych parametra, głównie obszary górskie o budowie krystalicznej zbudowane ze skał masywnych. Region niżu, tak jak widzimy to w zestawieniach tutaj w postaci takich wykresów pudełkowych, widzimy, że rozkład efektywnej przewodności cieplnej jest zróżnicowany, wynosi średnie wartości, wahają się od 1,8 w najniższych warunkach do nawet 2,5 prawie w obszarach górskich watów na metr razy Kelwin. I rozstrzał parametrów jest duży, co świadczy o tym, że szczegółowe rozpoznanie i wykonywanie map jest konieczne, bo w zależności od tego, gdzie lokalnie mamy warunki, możemy mieć te warunki nawet o 20-30% lepsze, co przekłada się na ilość wykonywanych odwiertów i na ekonomikę inwestycji. Widzimy wyraźnie, że region niżu, na dole mamy wyrażony udział powierzchniowy poszczególnych obszarów. Tutaj zastosowaliśmy na mapie klasyfikację geologiczno-inżynierską. To jest taka klasyfikacja geograficzno, powiedziałbym, geologiczna. Ona jest prosta. Region niżu, region wyżyn, przedgórza i góry. I widzimy wyraźnie zróżnicowanie, ale dominuje prawie 77% to mamy na niżu i musimy się skupić też na efektywnym stosowaniu tej technologii na tym regionie. I uzupełnieniem tej oceny potencjału ogólnej będziemy w ogóle tą mapę publikować na stronach Instytutu na koniec bieżącego roku. I uzupełnieniem tych działań jest wykonywanie map potencjału. Teraz wykonujemy i do końca roku opublikujemy 4 mapy widoczne. Tutaj jest Jelenia Góra, Wrocław, Pas Arkuszy Karpackich, Żywiec, Sucha Beskidzka, Bielsko-Biała, Lachowice i rejon aglomeracji warszawskiej. I są to mapy, w których sporządzamy bazowe i parametryczne modele 3D z dostępnych danych. Uszczegóławiamy je w miejscach słabego rozpoznania za pomocą geofizyki, to jest tomografii elektrooporowej i sejsmiki refrakcyjnej, i uzyskujemy produkt finalny mapy potencjału geotermalnego w siatce 25x25 metrów. Oszacowanie, i ono jest wykonywane dla głębokości 30, 70, 100 i 130 metrów. I żeby to sparametryzować, wykonujemy badania przewodności cieplnej skał. To widzieli Państwo na filmie dla igły termicznej. Dla skał twardych stosujemy też skaner termiczny TCS, to jest Thermal Conductivity Scanner. Tu widać wyraźnie, skały mają często wartości powyżej 2,5 wata na metr na Kelwin, więc rejony skalne bardzo perspektywiczne.
Tutaj igła termiczna, badania przewodności cieplnej gruntów spoistych i niespoistych. I bardzo ważna rzecz, test TRT, też wspomniany na filmie, to jest badanie, które pozwala sprawdzić, czy prognoza na mapie znajduje odzwierciedlenie na realnych punktach badawczych. Jest to swego rodzaju taki reper i punkt walidacyjny map, które wykonujemy. I teraz po co są wykonywane te mapy? Te mapy są wykonywane na ścięciach. I projektant bądź inwestor musi podjąć często decyzję, czy wykonuje 10 otworów 100-metrowych, czy na przykład 40 otworów, czy na przykład mniejszą ilość otworów 40-metrowych. I aby móc zoptymalizować głębokości wierceń i ich rozkład na działce, porównuję sobie takie mapy, które wykonujemy dla dwóch na przykład skrajnych przedziałów głębokościowych, kiedy dokonuję bardziej szczegółowego zbliżenia na obszar interesującej go inwestycji, na przykład średnia przewodność cieplna dla odwiertów planowanych do 40 metrów wynosi 1,8 do 2 watów na metr na Kelwin, a w przypadku głębszych otworów jest wyższa, na co ma wpływ udział poszczególnych warstw profilu, ponieważ to jest wartość średniej, efektywnej średniej ważonej przewodności cieplnej. I znaczy to, że bardziej opłacalne jest wykonywanie głębszych odwiertów, ale są możliwe takie obszary, gdzie wynik będzie inny i bardziej opłacalne jest zrobienie dużej ilości na przykład płytkich odwiertów, które będą dawały nam wyższą wydajność. I uzupełnieniem map, które wykonujemy, są mapy konfliktów środowiskowych. Geolodzy, przedstawiciele administracji geologicznej, którzy zatwierdzają dokumentację, mają możliwość odrzucenia w drodze decyzji tak składanych dokumentacji, kiedy wykonanie odwiertów zagraża warunkom środowiskowym. I w tym celu, żeby ułatwić im też pracę i inwestorzy, żeby wiedzieli, na jaki teren wchodzą, zagadnienia środowiskowe, takie jak strefy ochrony wód, strefy ochrony przyrody, górnictwo, składowiska, obszary różne wykluczone, syntezujemy, dokonujemy tego waloryzacji i efektem końcowym jest mapa drogowa w postaci informacji, gdzie jest generalnie możliwa instalacja, gdzie jest obszar, na którym zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych konsultacji, bądź takie obszary, na których ewidentnie czynniki środowiskowe, na przykład wody artezyjskie, uniemożliwiają wykonanie takich map. I podsumowując, te mapy, które wykonujemy, są bardzo ważnym narzędziem, które pozwalają podmiotom gospodarczym, inwestorom wstępnie szacować efektywność gruntowych pomp ciepła. Organom administracji geologicznej będą wykorzystywane do wsparcia ich w decyzji urzędowych dotyczących zatwierdzania projektów geologicznych sporządzanych w celu wykorzystania ciepła ziemi, ale także dla władz samorządowych i instytucji takich jak Narodowy Fundusz bądź Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby projektując programy, o których pan minister wspomniał, dopłat do na przykład małych instalacji, móc też dokonywać pewnych szacunków kosztowo-energetycznych. I dziękuję za uwagę w pierwszej prezentacji. Płynnie przeskoczyłbym do drugiej prezentacji, w której chciałem poruszyć kwestię oszacowania całkowitej zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła według stanu istniejącego na bieżący rok, na zeszły rok oraz w świetle prognoz rozwoju rynku do 2030 roku. I tutaj chciałem nadmienić, że nie byłoby możliwe wyrażenie potencjału energetycznego geotermisko-temperaturowej w zainstalowanej mocy cieplnej bez wykorzystania danych z projektu, z zadania służby ocena potencjału energetycznego geotermisko-temperaturowej. I tutaj sprawa jest taka. Prognozy widoczne po prawej, udostępniane w raportach rynkowych przez branżę, czyli przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, one są skupione na wyrażaniu liczby pomp ciepła sprzedawanych rocznie i udziale instalacji gruntowych pomp ciepła bądź w ogóle pomp ciepła w procencie nowo budowanych obiektów. I nas interesuje z punktu widzenia strategii i wkładu do miksu OZE, ile to będzie mocy w megawatach bądź gigawatach. I żeby na to pytanie odpowiedzieć, myśmy wykorzystali w Instytucie 1795 dokumentacji zgromadzonych w Narodowym Archiwum Geologicznym. I to jest tylko 2,6% wszystkich 67 300 sprzedanych instalacji.
Po odsianiu dokumentacji o niekompletnej informacji mamy 1491 dokumentacji nadających się do statystyk i możemy wtedy dokonać statystyk widocznych na wykresach tutaj dwóch pośrodku w podziale na rodzaje obiektów budowlanych: biurowe, komercyjne, mieszkalne, przemysłowe, publiczne, wyrażone albo w liczbie sprzedanych sztuk, albo w mocy cieplnej. I wyraźnie widzimy, że budynki mieszkalne, które dają 76% inwestycji w sztukach, to jest tylko 35% mocy cieplnej zainstalowanej, a 1% obiektów przemysłowych to jest aż 6%, czy 8% obiektów publicznych to jest 25% mocy. I przeliczając te dane, udało nam się określić, że w klasie poniżej 20 kW urządzeń statystyczna moc wyliczona z naszych danych z archiwum to jest 10,2 kW, a średnia moc dużych instalacji to jest 85,4 kW. I teraz, jeżeli nasze dane z Narodowego Archiwum Geologicznego, które są przedstawione na wykresach po lewej stronie, mamy 75% to są małe instalacje, 30% to są duże instalacje, i widzimy, że jest odwrotnie proporcjonalny stosunek, że 75% małych instalacji daje tylko 22% całkowitej mocy, a 30% dużych instalacji daje 78% mocy. I to się ma do danych z rynku, że licząc z kolei z faktur i sprawdzając dane z rynku, ze sprzedaży, wiemy, że 85% są to małe pompy, a 15% są to duże pompy. I tutaj możemy też wysnuć taki wniosek, że sama klasa mocy powyżej 100 kW, która stanowi tylko 6% całkowitej liczby instalacji, daje aż 40% wkładu do całkowitej mocy cieplnej. Więc w przypadku gruntowych pomp ciepła bardzo istotne mocowo są instalacje duże, o których pan minister też wspominał w kierunkach strategicznych na mapie drogowej dla geotermii planowanej przez Ministerstwo Klimatu. I teraz jeśli naszych danych użyjemy do przeliczenia kumulatywnej ilości sprzedanych pomp ciepła na rynku, to jest 67 300, to szacunki, tutaj możemy troszkę sterować tymi wartościami, żeby zrobić oszacowanie konserwatywne i takie powiedzmy optymistyczne, uzyskujemy wartości od 0,6 do 1,69 GW. Jest to całkiem duża moc w panoramie OZE. I możemy też tych samych danych użyć do przeliczeń prognoz wyrażonych w sztukach na zainstalowaną moc cieplną. I port PC przedstawia dwa scenariusze. Przedstawia scenariusz bazowy, on jest niebieski. To jest scenariusz tak jakby liniowego rozwoju technologii i scenariusz optymistyczny, pomarańczowy, który zakłada taki trochę eksponencjalny wzrost. I jeżeli użyjemy naszych danych do przeliczenia tych prognoz, to uzyskujemy wartości, że scenariusz optymistyczny to może być nawet do 4,88 GW mocy cieplnej do 2030 roku, czyli 193 tysiące sztuk, a 4,175 GW ten scenariusz A, czyli konserwatywny. Więc to są wartości już dosyć znaczące. I teraz powstaje pytanie, jak one wyglądają na tle innych OZE i polityki energetycznej Polski. Tu warto nadmienić, że w dokumentach strategicznych pompy ciepła i termomodernizacja, czy szeroko pojęta właśnie poprawa efektywności energetycznej, jest ujęta bardzo wyraźnie w celu szczegółowym 7 i celu szczegółowym 8, ale gruntowe pompy ciepła nie są podane jako wartość wyrażoną w mocy. I my tutaj na ostatnim slajdzie próbujemy przedstawić, że ten możliwy wkład gruntowych pomp ciepła z prognoz, który wynosi 1,75 do 4,88 GW, on dla porównania już tutaj plasuje się jako znaczący wkład, bo fotowoltaika ma według strategii wnieść 5 do 7 GW, morskie farmy wiatrowe mają wnieść 5,9 GW, elektrownia jądrowa, pierwszy blok pilotażowy 1,6 GW. I tutaj te przeliczenia pokazują, że pomimo, że to jest rozproszona energetyka, jeśli ona jest systemowo ujmowana, wkład do miksu energetycznego jest duży. I bardzo ważna rzecz to są też innowacje, technologie magazynowania energii. Cały blok przewidziany w strategii polityki energetycznej Polski to są pola dla gruntowych pomp ciepła. I tu chciałbym zakończyć prezentację
ale chciałbym też zaprosić Państwa do udziału w konferencji sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej 2021, która będzie konferencją online i będzie tam blok o geotermii, o innowacyjnych zastosowaniach tej technologii, więc zachęcam Państwa też do udziału w tym wydarzeniu. Dziękuję. Proszę Państwa, tym wystąpieniem zakończyliśmy blok prezentacji. Ponownie zrobimy przerwę, po której odpowiemy na Państwa pytania. Spotkamy się zatem za 15 minut. Bardzo dziękuję. Witam Państwa ponownie. Zaczynamy część przeznaczoną na odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie naszego spotkania. W związku z tym, że nasza transmisja online ma ograniczenie czasowe, jeżeli nie zdążymy odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania, uprzejmie udzielimy odpowiedzi w najbliższych dniach na naszej stronie internetowej, o czym poinformujemy oczywiście Państwa mailowo. Szanowni Państwo, tych pytań napłynęło sporo, więc zaczynajmy bez zwłoki. Pierwsze pytanie napłynęło z powiatu leskiego i brzmi ono w ten sposób. Powiat leski to obszar turystyczny położony w Bieszczadach, charakteryzujący się rozproszoną zabudową i małym zaludnieniem. Jest to teren wrażliwy środowiskowo, na którym dynamicznie rozwija się turystyka. Czy takie obszary będą mogły korzystać ze środków na realizację projektów związanych z geotermią? No, oczywiście tak, to jest trochę pytanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast na pewno każda polska gmina w tych programach dedykowanych wsparciu geotermii może korzystać i ubiegać się o takie środki. Natomiast osobną oczywiście kwestią jest to, czy w Bieszczadach, w powiecie leskim stosowny potencjał występuje. I no tutaj pamiętamy wypowiedź pana burmistrza Mszczonowa. No tutaj kluczowa sprawa to oczywiście oprócz tych warunków geologicznych, parametrów złożowych, także funkcjonowanie tej sieci ciepłowniczej. Oczywiście nie jest to warunek konieczny, bo sieć ciepłowniczą można zbudować, natomiast no koszty zbudowania sieci ciepłowniczej w takich warunkach no będą bardzo wysokie. No i pytanie o rentowność takiego przedsięwzięcia, ale oczywiście to jest kwestia do policzenia, do analizy, do zastanowienia się. I tutaj może też jakąś alternatywną metodą wykorzystania tego potencjału są gruntowe pompy ciepła. I tutaj poproszę pana Grzegorza o jego opinię. Znaczy w zakresie takiego terenu, który ma rozproszoną zabudowę i na pewno jest brak sieci energetycznej, infrastruktura to media, na pewno jest prąd, więc gruntowe pompy ciepła to jest doskonała technologia. Ona może być wykonywana w każdym miejscu. Teren cały to dobry potencjał. I uważam, że jeżeli Ministerstwo Klimatu uruchomiłoby kolejne środki pomocowe, o których wspomniał pan minister, że małe gruntowe pompy ciepła poniżej 30 kW będą w pewnym stopniu dotowane i stymulowane. Czy mamy takie programy jak Czyste Powietrze, gdzie gruntowe pompy ciepła mogą być tutaj wnioskowane do nich dopłaty, to na pewno warto działać i wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest też taka polityka informacyjna, bo ta technologia nie jest znana i nie jest jakoś intuicyjnie rozumiana przez inwestorów prywatnych i gminy czy lokalne społeczności mogą też tutaj takimi miękkimi działaniami dużo zdziałać. I wydaje mi się, że warto po prostu tutaj też postawić na edukację i działania informacyjne. Ale na pewno geotermia niskotemperaturowa, czyli gruntowe pompy ciepła jak najbardziej i będą się nadawać. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie również z powiatu leskiego. Jakie formalne kryteria należy spełnić, aby samorząd mógł wpisać się w program rozwoju geotermii?
No to jest też oczywiście pytanie kierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie programy pomocowe, które Narodowy Fundusz oferuje, no mają szczegółowy swój regulamin, szczegółowe załączniki. Dlatego prosimy o zapoznanie się z tymi załącznikami, z tymi regulaminami będącymi na stronie internetowej Narodowego Funduszu. Pewnie kontakt bezpośredni z kimś, z przedstawicielami Narodowego Funduszu też będzie tutaj pomocny. I tutaj jeszcze pan Grzegorz chciał dopowiedzieć. Też wydaje nam się, że w przypadku gruntowych pomp ciepła dostawcy indywidualnych systemów są bardzo często zaznajomieni z tymi kryteriami. Jeżeli są dotacje na czyste powietrze, bardzo często doradcy handlowi bądź działy handlowe tych firm zawierają gotowe formatki i też należy tutaj zachęcać indywidualnych inwestorów, aby też korzystali z takich niecentralnych form dotacji, a na przykład takich właśnie wniosków indywidualnych, i do gruntowych pomp ciepła też można to wykorzystać. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie. Czy jest wykonywana pełna analiza porównawcza ceny i kosztów energii cieplnej uzyskanej w instalacji geotermalnej dla geotermii podhalańskiej 90 do 93 stopnie Celsjusza i Niżu Polskiego 60 do 63 stopnie Celsjusza oraz dla małej elektrowni węglowej w kogeneracji? Energia elektryczna i całkowicie zagospodarowana energia cieplna o mocy zainstalowanej na przykład 20 MW. I to jest pytanie z Polskiego Lobby Przemysłowego imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Czy jest wykonywana, rozumiem, że jest to pytanie do nas, do Państwowej Służby Geologicznej, czy taka analiza porównawcza jest wykonywana. Takiej dokładnie jak tutaj jest w pytaniu nie wykonywaliśmy, ale oczywiście możemy taką analizę wykonać. Jeżeli autor pytania, Państwo byliby zainteresowani wykonaniem takiej analizy, prosimy o kontakt i myślę, że bez problemu coś takiego zrobimy. Kolejne pytanie jest z Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Dzień dobry, czy prezentacje będą udostępnione uczestnikom forum? Oczywiście tak, w formule takiej, że nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne na YouTubie i będzie można oczywiście sobie to dowolnie obejrzeć. Kolejne pytanie z gminy Śmigiel. Burmistrz Śmigiela zastanawia się nad podjęciem prac dotyczącym poszukiwania złóż wód termalnych na terenie gminy Śmigiel w województwie wielkopolskim. Czy Państwowa Służba Geologiczna przygotowuje na zlecenie inwestorów niezbędne dokumentacje techniczne? Jeżeli nie, to czy jest możliwość wskazania osób, z którymi moglibyśmy nawiązać kontakt w tej sprawie? No tutaj odpowiadając panu burmistrzowi, no my oczywiście jako służba jesteśmy w stanie wykonać wszelką dokumentację związaną z eksploatacją wód termalnych, natomiast prosimy o bezpośredni kontakt na adres internetowy bądź telefoniczny z nami w celu jakichś konkretnego omówienia szczegółów. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie z gminy Chociwel. Witam Państwa serdecznie z gminy Chociwel i miasta Chociwel. Czy mógłbym od Państwa otrzymać informacje w sprawie odwiertów badawczych Chociwel IG1, 2 i 3 oraz eksploatacyjne GT1 oraz zatłaczającego GT2? Chcielibyśmy otrzymać informacje, czy co do tych odwiertów są jakieś plany PSG jak i PIK. No tutaj odpowiadając na to pytanie, takie podstawowe informacje można znaleźć na stronie internetowej geologia.pgi.gov.pl. Bardziej szczegółowe informacje takie właśnie jak temperatura czy wydajność, no tutaj trzeba się już zwrócić ze specjalnym wnioskiem do Narodowego Funduszu, przepraszam, do Narodowego Archiwum Geologicznego. Natomiast czy PSG i PIK mają jakieś plany? No my zbieramy przede wszystkim informacje i staramy się wspierać potencjalnych inwestorów dobrą radą, informacjami i doświadczeniem. Jeśli byliby Państwo z gminy Chociwel zainteresowani, oczywiście zapraszamy do kontaktu. Kolejne pytanie.
jakie minimalne parametry ujmowanych wód termalnych powinniśmy uzyskać, aby możliwa była eksploatacja do celów ciepłowniczych i rekreacyjnych? No to jest bardzo dobre pytanie. To jest pytanie na prawie że wykład akademicki, można powiedzieć. My prezentując tutaj na dzisiejszym spotkaniu te obszary perspektywiczne, przyjęliśmy sobie pewną granicę temperaturową i wydajnościową. To jest 40 stopni Celsjusza wód na wypływie i wydajność 60 metrów sześciennych na godzinę. Natomiast oczywiście, no, tak jak ja mówiłem wcześniej, to jest przyroda. Tutaj o liczbach trzeba pamiętać, ale niekoniecznie się do nich tak bardzo twardo przywiązywać, bo no, zawsze można powiedzieć, czy ciepłownia z wydajnością 59 metrów sześciennych na godzinę nie będzie opłacalna, albo z temperaturą 39 stopni Celsjusza na wypływie nie będzie opłacalna. Do tego się oczywiście w taki ogólny sposób nie da powiedzieć i to trzeba indywidualnie bardzo podchodzić do takich projektów i każdy projekt musi być oceniony właśnie indywidualnie pod względem tego ryzyka geologicznego, ale także tego ryzyka gospodarczego, inwestycyjnego. Dlatego no oczywiście te granice myśmy jakieś przyjęli, ale to tutaj autora pytania zapraszam do bezpośredniego również kontaktu, abyśmy mogli sobie tutaj szczegółowe warunki przeanalizować. Kolejne pytanie, czy organ administracji geologicznej może wezwać do poprawy lub uzupełnienia projektu robót geologicznych lub dokumentacji geologicznej w zakresie braków innych niż formalne? No i tutaj poproszę panią Ewę o odpowiedź. Tak, jak najbardziej jest taka możliwość. Może najpierw, czym są braki formalne, a czym są braki inne niż formalne, to są braki materialno-prawne. Braki formalne to na przykład będzie brak odpowiednich podpisów, załączników. Natomiast jeśli chodzi o materialno-prawne, są to braki, które uniemożliwiają wydanie decyzji zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawcy. Natomiast organ administracji geologicznej musi poinformować strony postępowania o tym, że decyzja może być odmowna. Wynika to z kodeksu postępowania administracyjnego. I wtedy strona ma możliwość uzupełnienia, poprawienia tych braków. Natomiast jeżeli tych braków nie poprawi, wtedy decyzja będzie po prostu odmowna. Więc jak najbardziej taka możliwość jest, a wręcz jest to obowiązkiem z punktu widzenia dobrze przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie. Jak zagospodarować potencjał wód termalnych, aby uzyskać najlepsze efekty ekonomiczne? No to jest też pytanie klucz chyba w tych wszystkich naszych rozważaniach. No bo tak jak mówiłem, przedsięwzięcie geotermalne, no to jest przedsięwzięcie biznesowe, czyli robimy je oczywiście po to, żeby mieć z niego korzyści, mieć zysk. W postaci takiej właśnie fizycznej, finansowej, ale też w postaci takiego polepszonego rozwoju gospodarczego dla naszych miejscowości, naszych małych ojczyzn. I tutaj no, najlepszą odpowiedzią chyba na to pytanie, no to jest też to, co mówił pan burmistrz Mszczonowa, czego przykładem jest Mszczonów między innymi. No, kaskadowe wykorzystanie potencjału wód termalnych to jest coś, co przynosi najlepsze efekty ekonomiczne. Oczywiście nadrzędnym celem, w jakim eksploatujemy, wykorzystujemy wody termalne, jest energetyka, to produkcja ciepła. No to jest ta podstawa, natomiast parametry tych naszych wód termalnych pozwalają na wykorzystanie ich w wielu przypadkach właśnie, tak jak słyszeliśmy, czy w rekreacji, czy w lecznictwie, czy w produkcji żywności, czy jeszcze w jakichś innych rozwiązaniach, takich jak na przykład produkcja kosmetyków. Jeżeli zbierzemy te wszystkie możliwości w jedną całość, w jedno przedsięwzięcie, no to jest coś, co na pewno będzie przynosiło dobre efekty ekonomiczne. I kolejne pytanie, gdzie w bazie danych zapisywane są informacje dotyczące temperatury wody? No to jest pytanie dotyczące naszej bazy danych. No i tutaj można powiedzieć, że
informacje dotyczące temperatury wody zapisywane są w kilku miejscach razem z wynikami oznaczeń składu chemicznego w przypadku, gdy był przeprowadzony pomiar temperatury wody na wypływie, a także w części, gdzie zgromadzone są informacje dotyczące poziomu wodonośnego. Tam zapisywane są informacje dotyczące temperatury wody na wypływie oraz temperatury wody w złożu. I kolejne pytanie, czy geotermia niskotemperaturowa ma szansę zostać istotnym wkładem do miksu energetycznego OZE w Polsce w perspektywie najbliższych 10-20 lat? Takie mamy obecnie horyzonty strategii energetycznych, na przykład polityka energetyczna państwa do 2040 roku. I tu poproszę pana Grzegorza o odpowiedź. Jak najbardziej i ona jest dostrzegana w tych dokumentach polityki energetycznej Polski 2040. Z tym, że tak jak w ostatniej swojej prezentacji to pokazałem, ona przez to, że bilans jest to energetyka rozproszona, ona jest bilansowana po sztukach sprzedawanych i był problem z tak jakby z włożeniem jej w kontekst taki szerszy i też geotermia niskotemperaturowa wymaga zastosowania gruntowych pomp ciepła, czyli jest to zagadnienie interdyscyplinarne. I ono, aby było skutecznie stosowane, aby inwestycje wykorzystujące te systemy były efektywne energetycznie i atrakcyjne rynkowo, musi być synergia działań nie tylko geologów, ale też całej branży, to jest termomodernizacja, to jest instalacje grzewcze, odnawialne grzanie i chłodzenie, czyli zagadnienie interdyscyplinarne. I tutaj bardzo ważnymi działaniami jest podejmowane przez ministerstwo założenie hubu technologicznego w Miękini, gdzie specjaliści, nie tylko geolodzy, ale też właśnie konstruktorzy pomp ciepła, specjaliści od sieci energetycznych i w zasadzie wszyscy aktorzy niezbędni, żeby ta gruntowe pompy ciepła i geotermia niskotemperaturowa dobrze funkcjonowały, są zebrani w jednym miejscu i jeżeli będzie stymulacja w postaci właśnie dopłat i dalszych utrzymywania projektów takich jak czyste powietrze, to geotermia niskotemperaturowa będzie wkładem do miksu OZE. I tutaj ważne jest też, aby dobrze to bilansować, bo przez to, że ona jest rozproszona, musimy śledzić te dziesiątki tysięcy instalacji, a nie kilkadziesiąt takich dużych, silnych projektów. I tutaj to są głównie takie właśnie wyzwania. Bardzo dziękuję. Zobaczmy kolejne pytanie. Dlaczego zasoby i pobór wód leczniczych i leczniczych termalnych jest tak niski w stosunku do zasobów i poboru wód termalnych? No tutaj, Szanowni Państwo, to oczywiście wynika z pewnej specyfiki funkcjonowania obiektów. Obiekty uzdrowiskowe, sanatoryjne, no tej wody potrzebują tak naprawdę niewiele do tego, żeby funkcjonować. Więc tam otwory projektowane są w ten sposób, żeby pobierać no tą niewielką potrzebną ilość na potrzeby tego zakładu. Natomiast ciepłownie geotermalne, czy duże kompleksy rekreacyjne połączone z ciepłowniami geotermalnymi, no potrzebują tej wody dużo. Tam wydajności liczy się w dziesiątkach metrów, w setkach metrów sześciennych. Stąd ten pobór jest też taki duży w przypadku wód termalnych. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie poproszę. W jaki sposób należy wykazać prawa przysługujące wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której mają być wykonywane roboty geologiczne? Czy wystarczy podać informacje o właścicielach, użytkownikach wieczystych nieruchomości gruntowej, czy należy uzyskać ich zgodę na przeprowadzanie planowanych robót? No to pytanie z zakresu prawa, więc tutaj proszę o odpowiedź panią Ewę. Dziękuję. W prawie geologicznym i górniczym mamy wskazanie właśnie, że do wniosku należy dołączyć informacje o właścicielach, użytkownikach wieczystych nieruchomości gruntowej. Jednak tak jak już wspominałam w prezentacji, samo zatwierdzenie projektu robót nie oznacza, że ich właściciel działki, na której mają być przeprowadzone roboty, taką zgodę wyraził. Dlatego tak naprawdę w interesie samego wnioskodawcy jest uzyskanie takiej zgody i jest to dużym ułatwieniem dla organizacji organów i samego przebiegu
postępowania, kiedy wyraźnie jest wskazane, że właściciele wyrażają zgodę na przeprowadzenie tych robót. Dlatego ja sugerowałabym, jeżeli składany jest taki wniosek, to jakby rozszerzyć ten zapis i właśnie nie podawać samej informacji, ale podawać także wszelkie zgody, czy to są umowy, czy to są upoważnienia do korzystania, jakaś forma pisemna, bo też może być oczywiście ustna, ale wtedy to też wnioskodawca musi udowodnić, że taką zgodę uzyskał, bo warto zaznaczyć, że przeprowadzanie robót geologicznych nie może naruszać ani przeznaczenia działki, ale też nie może naruszać prawa innych osób, czyli tutaj użytkowników wieczystych czy właścicieli tych działek. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie. Jak można ograniczyć wysokie na początkowym etapie inwestycji ryzyko geologiczne? No to jest też dobre pytanie, bo tych sposobów jest przynajmniej kilka. No i też konia z rzędem temu, kto odpowie, który najlepszy. Z naszego punktu widzenia jako Państwowej Służby Geologicznej, no, ograniczenie tego ryzyka na początkowym etapie inwestycji jest możliwe poprzez korzystanie z zasobów informacyjnych, jakie posiadamy jako służba. Wiadomo, że no na tym początkowym etapie opieramy się przy szacowaniu potencjalnych parametrów projektu ciepłowniczego na danych archiwalnych. No my jako Państwowy Instytut Geologiczny, jako Służba Geologiczna posiadamy największy ten zasób informacyjny, gromadzony od wielu lat, z wielu setek czy nawet tysięcy otworów wiertniczych wykonywanych na przestrzeni lat. Dlatego tutaj sięgnięcie do tego zbioru informacyjnego no pozwala już w jakiś sposób szacować potencjalne parametry i też jakby to ryzyko nieosiągnięcia tych celów wyeliminować. Innym sposobem ograniczenia tego ryzyka jest też no, pewien rodzaj ubezpieczenia od tego ryzyka i to, co robi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli wsparcie finansowe w formie dotacji wykonania otworów, no jest też specyficznym sposobem właśnie takiego ubezpieczenia od tego ryzyka geologicznego, bo jest to forma dotacji. No również pan minister na wstępie wspominał o takim bardziej zaawansowanym programie ubezpieczenia od ryzyka geologicznego, który ma powstawać w naszym kraju i to też będzie jakiś sposób, na pewno bardzo dobry sposób na ograniczenie tego wysokiego ryzyka inwestycyjnego na początku. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, czy istnieje możliwość wygenerowania raportu kołowego bez karty obiektu? No to jest też pytanie dotyczące takiej funkcjonalności naszej bazy danych. I tutaj odpowiedź jest oczywiście tak, istnieje taka możliwość dla każdej analizy fizykochemicznej znajdującej się w bazie, która zawiera oznaczenie zawartości jonów głównych. Dziękuję. I kolejne pytanie, dlaczego mamy tylko około 1700 powykonawczych dokumentacji geologicznych w archiwum geologicznym, a na rynku jest sprzedanych ponad 67 tysięcy urządzeń. I tu poproszę odpowiedź pana Grzegorza. Tak, to chodzi o dokumentacje geologiczne inne wykonywane po zakończeniu wykonywania otworowych wymienników ciepła. I my wiemy, że mamy 67 tysięcy urządzeń. W Narodowym Archiwum Geologicznym jest 1791 chyba dokumentacji. I to wynika z tego, że rozporządzenie o dokumentacji geologicznej innej nie zakłada zatwierdzania dokumentacji w drodze decyzji, tylko jest tam zapis, że dokumentacja musi być złożona i nie ma narzędzi prawnych, aby egzekwować później jakieś konsekwencje od podmiotów bądź inwestorów, którzy tego nie złożą i w efekcie jest bardzo ograniczony napływ tych dokumentacji powykonawczych. I on w praktyce sprowadza się głównie do tych inwestorów, którzy są inwestorami publicznymi bądź są inwestorami wykorzystującymi środki pomocowe, gdzie muszą się z tej dokumentacji rozliczyć w jakiejś dokumentacji później do rozliczeń. I ta próba jest ograniczona i też uważamy, co było też wspomniane w prezentacji pana ministra, jako jeden z planów tych 11 kroków mapy drogowej wdrażania geotermii, tam był taki punkt odnośnie uwarunkowań prawno-legislacyjnych
I na pewno jeśli rynek gruntowych pomp ciepła miałby być stymulowany i byłyby zwiększone po prostu ilości tych odwiertów wykonywane, na pewno trzeba równolegle do tych działań podjąć prace związane z nowelizacją tego rozporządzenia. I koncepcje, które wyłaniają się z dyskusji w branży, na przykład w sekcji dolnych źródeł, czyli w sekcji wiertników w porcie PC, są takie, żeby wzorem krajów na przykład skandynawskich bądź niektórych krajów Europy Zachodniej wprowadzić tak zwaną szybką ścieżkę dla małych inwestycji, ale dla dużych inwestycji, gdzie ilość odwiertów jest duża, wymagać składania tej dokumentacji i też sporządzić taki system, może tak jak w Skandynawii, składania tylko profilu i bardzo prostej takiej jakby zatwierdzania dokumentacji, która byłaby bardzo zredukowana, a duże inwestycje powyżej na przykład 100 kW bądź 30 kW, to trzeba byłoby ustalić granicę, wartość graniczną bądź w ilości metrów bieżących wymiennika, miałyby procedurę pełną, ale jest to jeszcze przed nami to wszystko. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie, czy próba dokumentacji archiwalnych znak dobrze odzwierciedla rozwój rynku w czasie i czy może być uznana za próbę statystycznie istotną? I to też pytanie do pana Grzegorza. Tak, to jest związane też z poprzednią odpowiedzią, bo w NAG-u znajdują się dokumentacje od roku 91 i pomimo tego, że próba stanowi 2,6% całości sprzedanych instalacji, ona w czasie jest odzwierciedleniem dynamiki rynku. I nie jest tak, że były gromadzone dane z dokumentacji geologicznych innych dla ciepła ziemi od pewnej daty, tylko już po wdrożeniu tej technologii, tylko ona jest mniej więcej równoczasowa od momentu pojawienia się tej technologii na rynku w Polsce, czyli od wczesnych lat 90. I my uznajemy, takie mamy przynajmniej założenie w Instytucie, że jest to reprezentacja rynku. Ona posiada pewną skazę, bo jest w niej nadreprezentacja instalacji dużych, nieznaczna, bo rynek wykazuje 15% zliczanych z faktur, u nas jest ich 30%, więc my tutaj dokonujemy pewnych takich oszacowań statystycznych, ale uznajemy ją za próbę istotną statystycznie, bo też innej próby nie ma, a na czymś musimy się oprzeć. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie z Urzędu Miasta Katowice. Dzień dobry. Proszę o informację, czy spotkali się państwo z sytuacją, w której projektowano wykonanie ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego między zainstalowanymi pionowymi wymiennikami ciepła, odległość około 5 metrów od istniejących gruntowych wymienników ciepła. Czy pobór wód podziemnych przez tak zlokalizowaną studnię głębinową, studnia o głębokości około 60 metrów, pobór wód z utworów karbonu może wpłynąć na obniżenie efektywności pompy ciepła, w skład której wchodzą trzy gruntowe wymienniki ciepła o długości 120 metrów każdy? I to też pytanie do pana Grzegorza. No to jest pytanie, na które trudno będzie odpowiedzieć bez takiej szczegółowej analizy. Z tego co pamiętam, mogę się trochę mylić, ale chyba w dotychczasowych dokumentach nie ma wprost wytycznych odnośnie odległości między sobą wymienników. Są zapisy w wytycznych branżowych port PC, które są stosowane i one tam wynoszą około 8 metrów. Teraz będzie aktualizacja tych wytycznych, która była prezentowana na kongresie port PC w 17 czerwca bieżącego roku. Tam będzie pewnie, jest postulowane zmniejszenie tych normowych wymogów, ale chyba do 6 metrów. I tak naprawdę tutaj ciężko jest to po prostu stwierdzić bez dokonania też pewnych obliczeń, czyli ekspertyzy, bo można to zestawić z istniejącymi wymogami prawnymi. Moim zdaniem jest to trochę za blisko, ale to trzeba byłoby przeanalizować. I nie chcę tutaj bez wchodzenia w szczegóły podawać werdyktu. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie z Urzędu Miasta Łodzi. Istnieje szara strefa w wykonawstwie instalacji płytkiej geotermii, obejmujące wykonanie
otworów wiertniczych, przepraszam, w strefie głębokości 30 do 100 metrów. Potrzebne byłoby zharmonizowanie przepisów prawa geologicznego z prawem budowlanym. Na etapie odbioru technicznego budynku mieszkalnego nadzór budowlany winien żądać od inwestora dokumentacji geologicznej dotyczącej wykorzystania ciepła ziemi do celów grzewczych, przyjętej przez organ administracji geologicznej. Taki warunek wymuszałby na inwestorach konieczność budowy instalacji grzewczej na podstawie stosownego projektu robót geologicznych. Brak takiego ograniczenia to strata informacji o budowie geologicznej kraju. No to też pytanie dotyczące gruntowych pomp ciepła, dlatego proszę pana Grzegorza. Tak, my w Instytucie jesteśmy świadomi tego problemu. Też środowisko, port PC też jest to dyskutowane. I niestety teraz w obecnym systemie legislacyjnym nie da się tego ominąć. I to jest kwestia, im więcej jest takich uwag, jak tutaj zgłaszana, czy takich wydarzeń, jak mamy, możemy zbierać te wszystkie przesłanki. Jeśli będą najbliższe podejścia do nowelizacji, wtedy trzeba to wszystko zgłosić i zaprojektować. I na pewno jest strata informacji geologicznej, ale z drugiej strony nadmierne usztywnienie formalności powoduje spadek zainteresowania technologią, bo to się staje nieatrakcyjne dla inwestora, ponieważ jest zbyt długa ścieżka prawna i należy odnaleźć taki kompromis, żeby jednak ten inwestor prywatny, który chciałby szybko zrealizować inwestycje, też nie popadał w nadmierną taką właśnie biurokrację. I stąd była wcześniej tutaj wspominana przeze mnie koncepcja tej szybkiej ścieżki dla małych inwestycji i pełnej dokumentacji dla inwestycji dużej. To jest coś podobnego, jak na przykład mamy dokumentację geotechniczną trzeciej kategorii geotechnicznej, która jest pełnym, dużym opracowaniem, ale małe obiekty mają tak zwaną opinię geotechniczną. Jest to na potrzeby posadowienia na przykład dużo prostszy dokument. Jest tam pewna gradacja uzależniona od skomplikowania geologii lokalnej bądź skali inwestycji. I tutaj wydaje nam się, że trzeba byłoby też iść w kierunku takim zrównoważenia, usztywnienia przepisów, ale też aby zmaksymalizować dopływ informacji geologicznej, bo jeśli to będzie tylko nowelizacja prawa budowlanego, to te dokumentacje nie będą spływały do Narodowego Archiwum Geologicznego i nie będzie się dało ich efektywnie digitalizować i przeliczać, tylko trzeba będzie je pozyskiwać z jakichś archiwów, które są w terenie czy w regionach. I to jest problem, a tutaj my to mamy przynajmniej centralnie. I też my możemy, to co trafia do NAG-u idzie, Narodowego Archiwum Geologicznego, idzie nie w ramach prawa budowlanego, tylko w ramach prawa geologicznego. Więc tu też kwestia, że na przykład geotermia niskotemperaturowa i otworowe wymienniki ciepła są po części regulowane przez prawo geologiczne, ale już na przykład horyzontalne wymienniki są regulowane tylko przez prawo budowlane i traktowane jako przyłącze. I status prawny jest taki troszeczkę, tutaj też trzeba byłoby dopracować te wszystkie zapisy i zharmonizować je. Bardzo dziękuję. I kolejne pytanie z firmy, no z firmy geologicznej, więc tutaj poważna sprawa. Proszę bardzo o wyjaśnienie, do czego potrzebna jest umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego. Pani Ewo, prosimy. Tak. Może tak słowem wstępu, bo mamy kopaliny, które są objęte prawem własności nieruchomości gruntowej i kopaliny, które są objęte prawem własności górniczej. I ona przysługuje Skarbowi Państwa. I my chcąc, czy przedsiębiorca chcąc użytkować górniczo złoże, musi mieć zgodę Skarbu Państwa na użytkowanie. I umowa właśnie spisana pomiędzy Skarbem Państwa a przedsiębiorcą służy do tego, że on może wydobywać tę kopalinę ze złoża. Sama koncesja tutaj w przypadku tych kopalin objętych prawem własności górniczej nie wystarczy. Potrzebna jest właśnie ta umowa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I szanowni Państwo, kończy się nam czas dzisiejszego spotkania, dlatego na tym kończymy nasze forum. Dziękujemy Państwu serdecznie za uczestnictwo i zapraszamy do kontaktu. W miarę możliwości i naszych kompetencji zawsze służymy Państwu pomocą i radą. Jednocześnie uprzejmie informuję, że wszystkie materiały prezentowane podczas naszego dzisiejszego forum zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział i oczywiście zapraszamy już na kolejne fora. W tym roku planujemy jeszcze organizację dwóch spotkań. O ich terminie i tematyce będziemy Państwa informować. Pięknie dziękuję i zapraszam na kolejne fora.